Państwa, otwieram kolejną sesję Rady Gminy w Bogorii. Na początek odczytam pouczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad Rady Gminy. Artykuł 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęte. W związku z powyższym podczas sesji Rady Gminy odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci internet w celu transparentności działań Rady Gminy. Biorąc udział w sesji Rady Gminy, każda osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek. Tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej sesji Rady Gminy czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się sesja Rady Gminy, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na polach eksploatacji. To jest strona BIP Urzędu Gminy w Bogorii, kanał YouTube w celu transparentności działań gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Dzisiejsze obrady są prawomocne. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Obecnych jest 14 radnych. Na początku odczytam porządek obrad sesji na dzień dzisiejszy. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu nr 23/2020 z dnia 22 września 2020 roku. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu nr 24/2020 z dnia 5 października 2020 roku. Punkt piąty. Powołanie sekretarza obrad. Punkt szósty. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Bogoria w okresie między sesjami. Punkt siódmy. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Punkt ósmy. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Bogoria w roku szkolnym 2019-2020. Punkt dziewiąty. Informacja wójta gminy Bogoria dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osobę wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2019. Punkt dziesiąty. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Bogoria dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2019 rok. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwał w sprawach a. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032, projekt nr 74/2020. Punkt b. zmian budżetu gminy za rok 2020, projekt 75/2020. C. rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Bogoria, projekt 76/2020. Punkt 12. wolne wnioski i informacje. Punkt 13. zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad? Proszę bardzo. Proszę Pani Sekretarz. Szanowni Państwo, ja bym prosiła, żeby do dzisiejszego porządku obrad przyjąć jeszcze jeden projekt uchwały dotyczący w sprawie przyjęcia gminnych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę Bogoria. I ten punkt, żeby rozpatrzyć w punkcie 11 podpunkt D, byłby to projekt uchwały nr 77/2020. A ta uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 23/240/2020 Rady Gminy Bogorii z dnia 22 września 2020 roku. Nadzór poinformował tutaj Pana Przewodniczącego o tym, że będzie wszczęte postępowanie nadzorcze, jeżeli ta uchwała nie zostanie w najbliższym czasie przez Radę zmieniona, a dotyczy tylko jednego punktu, ponieważ ona poszła jako akt prawa miejscowego i była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, a nie powinna być, nie jest aktem prawa miejscowego i nie powinna być publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ona by weszła w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Skarbnik.
A ja poprosiłabym jeszcze o przyjęcie zmiany dotyczące projektu uchwały 74 i 75 po zmianach. Dotyczy to kwoty 60 tysięcy złotych, które nie było w poprzednim projekcie, na opracowanie dokumentacji na pozyskanie środków na dodatkową termomodernizację budynków użyteczności publicznej i zmiana dotycząca Funduszu Sołeckiego, Sołectwa CBER. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy mają Państwo jeszcze jakieś wnioski o zmianę porządku obrad? Nie ma. Nie widzę. W takim razie przejdziemy teraz do głosowania nad wprowadzeniem do porządku dzisiejszych obrad punktu 11d zmiany uchwały nr 23/240/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 września 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria projekt nr 77/2020. Barabasz Wiesław, Lubiel Dariusz, Dyduk Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stopnicka Anna, Tutak Maciej, Utnik Edyta, Wyżykowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że teraz jeszcze przejdziemy do, stwierdzam, że punkt został wprowadzony do, punkt 11d został wprowadzony do porządku dzisiejszych obrad. Przechodzimy teraz do kolejnego, do wprowadzenia kolejnego punktu, punktu 11a. Nad wprowadzeniem, przechodzimy teraz do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad zmian w punkcie 11a. W miejsce projektu 74/2020 wprowadzamy projekt nr 74/2020. Po zmianach. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Dyduk Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stopnicka Anna, Tutak Maciej, Utnik Edyta, Wyżykowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że do punktu 11a został wprowadzony projekt 74/2020 po zmianach. Przechodzimy teraz do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad zmian w punkcie 11b. W miejsce projektu nr 75/2020 wprowadzamy projekt nr 75/2020 po zmianach. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Dyduk Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stopnicka Anna, Tutak Maciej, Utnik Edyta, Wyżykowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że punkt 11b został wprowadzony do porządku dzisiejszych obrad. Przeczytam teraz porządek obrad po dokonanych zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu nr 23/2020 z dnia 22 września 2020 roku. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu nr 24/2020 z dnia 5 października 2020 roku. Punkt piąty, powołanie sekretarza obrad. Punkt szósty,
Sprawozdanie z działalności wójta gminy Bogoria za okres między sesjami. Punkt 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bogoria za pierwsze półrocze 2020 roku. Punkt 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Bogoria w roku szkolnym 2019-2020. Punkt 9. Informacja wójta gminy Bogoria dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta za 2019 rok. Punkt 10. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Bogoria dotycząca analiz oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2019 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwał w sprawach. A. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032, projekt nr 74/2020. Punkt B. Po zmianach. Punkt B. Zmian budżetu gminy na rok 2020, projekt nr 75/2020, po dokonanych zmianach. Punkt C. Rozpatrzenie skargi na działanie wójta gminy Bogoria, projekt nr 76/2020. Punkt D. Zmiany uchwały nr 23/240/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 września 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria, projekt nr 77/2020. Punkt 12. Wolne wnioski i informacje. Punkt 13. Zamknięcie obrad sesji. Poddaję porządek obrad teraz pod głosowanie. Barabasz Wiesław, Dobiel Dariusz, Dyduch Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stobnicka Anna, Tutak Maciej, Utnik Edyta, Wyczykowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty na dzień 27 października, na dzisiejszą sesję. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu nr 23/2020 z dnia 22 września 2020 roku. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, nie ma, więc zamykam dyskusję. Poddaję protokół pod głosowanie. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Dyduch Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stopnicka Anna, Maciej Tutak, Utnik Edyta, Wyżykowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że protokół nr 23/2020 z dnia 22 września 2020 roku został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu, czwartego. Przyjęcie protokołu nr 24/2020 z dnia 5 października 2020 roku. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Dyduch Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stopnicka Anna, Tutak Maciej, Utnik Edyta, Wyżykowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że protokół nr 24/2020 z dnia 5 października 2020 roku został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu, piątego, powołanie sekretarza obrad. Proszę o zgłaszanie kandydatury. Proszę głośniej.
czy pani radna Anna Stawnicka wyraża zgodę? W takim razie przechodzimy do głosowania. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Dyduch Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stawnicka Anna, Tutak Maciej, Utnik Edyta, Wyrzykowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że sekretarzem dzisiejszych obrad została radna pani Anna Stawnicka. Przechodzimy do kolejnego punktu szóstego. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Bogoria w okresie między sesjami. Proszę pana wójta. Dzień dobry panie przewodniczący, wysoka rado. Jestem tą sytuacją. Sprawozdanie wójta będzie dzisiaj wyjątkowo krótkie. Trwają prace inwestycyjne na terenie gminy, termomodernizacja, budowa żłobka, budowa boisk przyszkolnych oraz drobniejsze inwestycje zaplanowane z funduszu sołeckiego, takie jak na przykład prace przy zbiornikach wodnych miejscowości Witowice, Ujazdek i Wysoki Małe. Prace polegają na wyczyszczeniu dna zbiornika, wycięciu drzew w koło i uporządkowaniu terenu. Poprawiono nawierzchnię dróg w miejscowościach Wagnerówka i Podlesie. Trwają prace ziemne przy drodze w Przyborowicach. Odebrano już dwie inwestycje współfinansowane wraz z powiatem staszowskim. Chodzi tutaj o pobocza w miejscowości Grzybów i Moszyny. W dniu 22 września odbyłem spotkanie z wykonawcami prac. Zostałem poinformowany o zakresie robót oraz możliwych utrudnieniach wywołanych zarówno pogodą, jak i trwającą pandemią. 24 września podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji związanej z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bogoria z przedstawicielem firmy Look Light Factory spółka ZOS z Zielonej Góry. Umowa opiewa na kwotę 2 789 193,88 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 14 października podpisaliśmy umowę na wymianę wodomierzy oraz zakup urządzeń do SSI. I szanowni państwo, tutaj wykonawca poinformował, że od połowy listopada zamierza już wejść w teren. Wszyscy instalatorzy otrzymają od gminy takie upoważnienia na wejście do gospodarstwa. Decyzja już należy stricte do gospodarza, czy w związku z trwającą pandemią wpuści tego instalatora, czy nie. My tu nie będziemy w to dość mocno ingerować. Termin zakończenia jest w przyszłym roku, także na ten rok mamy do wymiany około 400 tych wodomierzy. No i pewnie wykonawca, jeżeli gdzieś nie zostanie wpuszczony, przejdzie do innego miejsca, innej posesji. 8 października odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria. Radni przyjęli uchwałę o ogłoszeniu i zatwierdzeniu regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Młodzieżowej Rady Gminy, powołaniu komisji konkursowej oraz zespołu problemowego do spraw zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy. Konkurs na logo trwa do 15 listopada. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę rzeczową. Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Przypominam również, że gmina bierze udział w projekcie pod białą czerwoną finansowanym przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Na dzień dzisiejszy do zrealizowania brakuje nam jeszcze kilkudziesięciu głosów poparcia. Zatem prosimy o dalszą mobilizację. Informacje, jak oddać głos, były już kilkukrotnie publikowane na stronie Facebook i stronie internetowej. W najbliższych dniach informacja będzie powtórzona po raz kolejny. I szanowni państwo, trwa powszechny spis rolny. Rachmistrzowie terenowi rozpoczęli swoją pracę. Wciąż można się spisywać z wykorzystaniem własnego domowego komputera lub telefonicznie pod numerem infolinii. Więcej informacji też jest zarówno na Facebooku, jak i na naszej stronie internetowej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.
Nie wiem, panie radny, czy to dotyczy sprawozdania, czy wolnych wniosków, także... No ale pan wójt wychodzi, a... Ale ja wychodzę na siedzenie, bo ja nie chcę... Przepraszam, przepraszam. ...sprawiać tłoku. Dziękuję. Czy jakieś pytania do pana wójta odnośnie sprawozdania są, mają państwo? Nie ma, dziękuję w takim razie. Przechodzimy do kolejnego punktu, siódmego. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bogoria za pierwsze półrocze 2020 roku. Poproszę panią sekretarz. Przepraszam, panią skarbnik. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Planowane dochody uchwałą Rady Gminy z grudnia 2019 roku wyniosły 53 811 489 zł i na koniec pierwszego półrocza zostały zrealizowane w wysokości około 44%, to jest 23 405 038 zł. Natomiast wydatki były planowane na w kwocie 56 945 228 zł. Wydatkowano 37%, to jest 21 263 467 zł i w większości są to wydatki bieżące. Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 2 141 571 zł i 46 groszy. Planowane przychody 4 433 743 zł zostały wykonane w kwocie 1 113 739 zł i były to wolne środki z lat ubiegłych, niewykorzystane środki z roku 2019 w kwocie 872 798 zł. Natomiast w ciągu pierwszego półrocza nie zostały zaciągnięte kredyty ani pożyczki na realizację budżetu. Planowane rozchody 1 300 000 z tytułu spłat wcześniejszych kredytów wykonane w wysokości 625 002 zł zgodnie z harmonogramami do umów z bankami. Zadłużenie gminy na koniec czerwca 12 775 010 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności 1 170 490 zł, w tym zaliczki i fundusz alimentacyjny 887 911 zł. Na dochody składają się wykonane dochody własne, które zostały wykonane w wysokości około 33%, subwencje 32%, dotacje i środki na cele bieżące 31,5% i dotacje i środki na finansowanie, czyli środki unijne około 3%. Dochody w poszczególnych działach rolnictwo i łowiectwo wpłynęło 304 132 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym. W dziale 400 wpłynęła kwota 381 814 zł i największe pozycje to są wpływy z opłaty abonamentowej 70 709 zł i ze sprzedaży wody 309 939 zł. W dziale gospodarka komunalna wpłynęło 156 653 zł i takie większe pozycje to jest czynsz mieszkaniowy i dzierżawny dotyczący mienia komunalnego na podstawie umów 82 630 zł ze sprzedaży majątku, to jest przede wszystkim pojazdów 45 171 zł. I wpływy zatrwały zarząd od jednostek budżetowych 20 776 zł. 1100 zł dotacji na cmentarnictwo z budżetu państwa. W dziale administracja publiczna wpłynęły dochody 181 548 zł. Tu jest przede wszystkim środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu dla uczniów z programu Zdalna Szkoła 134 997 zł. 38 447 zł wpłynęło z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dochody od osób prawnych i fizycznych wpłynęła kwota 4 555 792 zł i najwyższa pozycja to jest podatek od nieruchomości 1 374 000, podatek rolny 428 000, opłata eksploatacyjna od kopalni dolomitu 846 000 zł, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 65 000 i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów 1 504 032 zł. Na koniec pierwszego półrocza wystąpiły zaległości podatkowe w wysokości 205 978 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy wyniosły 400 238 zł. I skutki wydanych decyzji umorzeniowych i rozłożenia na raty 7377 zł i 87 groszy. W tym w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na podstawie indywidualnie złożonych wniosków 6143 zł i 87 groszy. Wpłynęły do subwencje w wysokości 7 551 506 zł, w tym oświatowa 5 041 000 zł oraz 662 000 z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji prowadzonych w poprzednim roku. W dziale oświata i wychowanie wpłynęło 353 504 zł i no, przede wszystkim największa pozycja to dotacje z budżetu państwa 247 000 na program posiłek w szkole i w domu, wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji. Na pomoc społeczną wpłynęła kwota 2 038 919 zł. W tym dochody Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych 1 347 782 zł, a pozostałe to są dotacje. A jeszcze jadłodajnia gminna 253 490 zł, pozostałe to dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zapomogi, na dofinansowanie projektu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania i dotacja na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. 233 071 zł to są środki z dofinansowania projektu unijnego Nasze Wsparcie, Wasz Sukces realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 78 517 zł dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W dziale rodzina 6 258 995 zł. Przede wszystkim dotacje na świadczenie wychowawcze 500+, na wypłatę świadczeń rodzinnych i ubezpieczenie zdrowotne. W dziale gospodarka dochody 253 856 zł i to jest wpływy od mieszkańców za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat. Natomiast wydatki ogółem wydatkowano 21 263 000, w tym wydatki bieżące 20 921 000, a majątkowe 342 000. W dziale rolnictwo i łowiectwo wykonane 309 739 zł i też największa pozycja to wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym z otrzymanej dotacji. Wytwarzanie, zaopatrywanie w wodę 230 101 zł. Większe pozycje są wynagrodzenia pochodne i wydatki na rzecz pracowników zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, zakup energii elektrycznej na ujęciach wody i przepompowniach 60 184 zł i opłaty przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 17 099 zł. Na transport i łączność wydatkowano 396 405 zł. W tym większe pozycje to jest zakup materiałów na drogi gminne 36 000, usługi i remonty 55 000, wywłaszczenia 11 723 zł i wykonano jedno zadanie inwestycyjne, przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Bogorii, które było współfinansowane z
z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 286 564 zł. W dziale gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki 416 118 zł. I przede wszystkim jest to, są to podatki przekazane w rachunku wydatkowego na rachunek dochodowy dotyczący majątku gminy. To administracja publiczna 2 145 800 zł i tu są ryczałty dla radnych Rady Gminy 68 000 zł, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1 338 000, 82 000 zakup usług, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41 000 i zakup środków ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa, czyli Zdalna Szkoła Sprzętu, który został przekazany do szkół, 60 tysięcy, to jest pierwsza transza. Bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Oświaty 205 317 zł, ryczałty dla sołtysów 22 tysiące, prowizje dla sołtysów 34 tysiące, wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych 111 tysięcy. Na przeprowadzenie wyborów kwotę otrzymanej dotacji wydatkowano, czyli 28 793 zł. Na bezpieczeństwo publiczne 151 415 zł. Czyli zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, wypłatę ekwiwalentu i naprawę samochodów, wszelkie usługi dotyczące jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz zakup i wykonanie materiałów i środków dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z COVID-19 36 557 zł. Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek, czyli na odsetki 182 235 zł. Na oświatę i wychowanie wydatkowano 6 446 706 zł, w tym na bieżące wydatki szkół podstawowych 3 826 000, przedszkoli 1 012 000, na dowożenie uczniów do szkół 227 000, szkoła branżowa 51, liceum 765 000, stołówki szkolne 356 000, zadania wymagające stosowania specjalnej nauki w szkołach 140 tysięcy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów 54 600. Ochrona zdrowia wydatkowano 23 581 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 dla szpitala w Staszowie. Pomoc społeczna 2 962 659 zł, w tym wydatki Domu Pomocy Społecznej 1 463 000, bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 236 000, usługi opiekuńcze 52 000, dożywianie w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 208 000, wydatki jadłodajni gminnej 290 tysięcy, realizacja zadania świetlica Arka 65 tysięcy zł i realizacja zadania Nasze Wsparcie Was Sukces 290 tysięcy zł. Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 293 tysiące, w tym na wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów 84 tysiące i na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych 179. W dziale rodzina wydatki zrealizowano w wysokości 6 300 675 zł, w tym na świadczenia wychowawcze 4 226 000, świadczenia rodzinne 1 989 000, wspieranie rodziny, czyli asystent rodziny 22 890 zł, dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 23 000, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne 14 i na zadanie inwestycyjne budowa żłobka, opracowanie projektu budowlanego 25 tysięcy zł. Na gospodarkę komunalną 709 986 zł, w tym na wynagrodzenia pochodne i wydatki osobowe 187
Na zakup materiałów, usług 26 tysięcy, na zakup energii na przepompowniach ścieków i oczyszczalni 99 tysięcy złotych. Na oczyszczanie, czyli wynagrodzenie dla osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie miejscowości Bogoria 60 tysięcy złotych. 151 tysięcy na zakup energii na oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego 66 tysięcy złotych. I kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 339 675 zł, w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 206 tysięcy, dla Biblioteki Gminnej 97 tysięcy, dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na remont ogrodzenia w Przyborowicach 15 tysięcy. Kultura fizyczna i sport 35 307 zł, w tym dla stowarzyszeń przekazano 5 tysięcy zł. I na propagowanie, pozostała kwota, propagowanie sportu wśród młodzieży szkolnej. 17 457 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynku po byłej stacji PKP w Bogorii. Natomiast z Funduszu Sołeckiego naplanowane 749 518 zł w ciągu pierwszego półrocza wydatkowano 10%, czyli 76 639 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? Nie ma. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Bogoria w roku szkolnym 2019-2020. Szanowni Państwo, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Bogoria w roku szkolnym 2019-2020 została przekazana wszystkim radnym do zapoznania się i jest również opublikowana na stronie internetowej BIP. Czy są jakieś pytania? Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie ma, to dziękuję tak w takim razie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, 9. Informacja wójta gminy Bogoria dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta za 2019 rok. Proszę panie wójcie. Szanowna Rado, stosownie do artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym informuję, iż dokonałem analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta. Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego na podstawie artykułu 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym złożyły swoje oświadczenie majątkowe w ustawowym terminie. W wyniku analizy złożonych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono błędów, dokumenty zostały wypełnione prawidłowo. Oświadczenie majątkowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym został spełniony wymóg artykułu 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma z Państwa jakieś pytania? Do pana wójta nie ma. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu 10. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2019 rok. Szanowna Rado, stosownie do przepisu artykułu 24h ust. 6 i ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713, informuję, że dokonałem analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Bogoria. W 2020 roku do przewodniczącego Rady Gminy Bogoria wpłynęło 14 stóp oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 3 sztuki korekty oświadczeń majątkowych. Zgodnie z dyspozycją artykułu 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam Radzie Gminy Bogoria informację o osobach, które złożyły oświadczenia majątkowe lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych
w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Radni dostosowali się do wymogów ustawy i oświadczenia majątkowe złożyli w ustawowym terminie. W złożonych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Stosując się do przepisu artykułu 24h ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych został przekazany do Urzędu Skarbowego w Staszowie, a drugi egzemplarz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria i jest przechowywany w aktach Urzędu Gminy. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie ma, skoro nie ma, przechodzimy do następnego punktu. 11. Podjęcie uchwał. Na początku punkt 11a w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032. Projekt numer 74/2020 po zmianach. Poproszę Panią Skarbnik. Projekt numer 74/2020 po zmianach. Uchwała Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1, załącznik nr 1, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bogoria na lata 2020-2032. Do uchwały Rady Gminy 126 z 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2, załącznik nr 2, wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3, załącznik nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej, objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Pani skarbnik, nie ma. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Przepraszam jeszcze, proszę o opinię komisji. Komisja Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Dyduk Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Starzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stopnicka Anna, Tutak Maciej, Łutnik Edyta, Wyrzykowska Jolanta, Krzysztof Zieliński. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032, projekt numer 74/2020 po zmianach została przyjęta. Została podjęta. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu 11b. Poproszę Panią Skarbnik. Projekt uchwały nr 75/2020 po zmianach. Uchwała Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Załącznik limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Załącznik zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 5. Załącznik dotacje celowe w 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 6. Załącznik dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, umów,
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Budżetu. Komisja Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 75 przez 2020 po zmianach. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020, projekt nr 75 na 2020 po zmianach. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Deduk Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stomnicka Anna, Tutak Maciej, Łutnik Edyta, Wyrzykowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020, projekt nr 75, łamany na 2020 po zmianach, została podjęta. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu 11c. Rozpatrzenie skargi na działanie wójta gminy Bogoria, projekt nr 76, łamany na 2020. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie projektu uchwały i wraz z uzasadnieniem. Uchwała Rady Gminy Bogoria z dnia dzisiejszego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Bogoria. Podstawa prawna. Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działanie wójta gminy Bogoria złożonej przez radnych pana Marka Marcinkowskiego, Edytę Utnik, Macieja Tutaka, Zdzisława Sarzyńskiego, Luciana Sławskiego, Wiesława Barabasza, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Bogoria. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 października 2020 roku rozpatrywała skargę złożoną przez grupę radnych na działanie wójta gminy Bogoria, pana Marcina Adamczyka. Na posiedzeniu komisji wyjaśnienia co do zarzutów poniesionych w skardze złożył wójt gminy Bogoria. Po wysłuchaniu wyjaśnień wójta członkowie komisji większością głosów uznali skargę za bezzasadną, gdyż zarzuty przedstawione w skardze są bezpodstawne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Poprosiłem pana przewodniczącego o odczytanie skargi. Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać treść skargi. I to skarga była złożona, to znaczy była sporządzona 21.08.2020 roku przez grupę radnych. To skarżący pan Marek Marcinkowski, radna Edyta Łutnik, Maciej Tutek, Zdzisław Sarzyński, Lucjan Sławski, Jolanta Piotrowska, Dariusz Dubiel, Wiesław Barabasz i przedstawię treść skargi. Oczywiście skarga skierowana do Komisji Skargi, Wniosków i Petycji. Skarga na działanie wójta gminy Bogoria, pana Marcina Adamczyka. Na podstawie artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z paragrafem 12 ustęp 2 statutu gminy Bogoria niniejszym składamy skargę na nienależyte wykonanie zadań przez wójta gminy Bogoria, pana Marcina Adamczyka, którego zaniedbania i zaniechania prowadzą do znaczącego utrudniania pracy Rady Gminy Bogoria. Zaniedbania te polegają na braku zapewnienia należytej obsługi kancelaryjno-biurowej oraz prawnej Rady Gminy oraz niezapewnieniu zastępstwa nieobecnego pracownika na stanowisku kierowcy mimo wiedzy wójta o zwołaniu sesji nadzwyczajnej i konieczności zawiadomienia o jej terminie radnych, sołtysów i społeczności lokalnej zgodnie ze statutem gminy w sposób zwyczajowo przyjęty, dotychczas praktykowany w gminie.
Działania wójta zestawione razem nie pozostawiają złudzeń co do ich nakierowania na sparaliżowanie inicjatyw radnych, które wójt postrzega jako dla siebie niekorzystne, przez co organ wykonawczy, wykorzystując dostępne mu narzędzia, chce w sposób bezprawny wpłynąć na wizerunek, na kierunek działania organu stanowiącego gminy. To właśnie wójt gminy, między innymi poprzez swojego pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw obsługi rady czy na stanowisku kierowcy, ma tą obsługę zapewnić. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której wójt jest nieobecny w urzędzie, a zarazem nieobecni są jego podwładni, którzy winni zapewnić pod względem technicznym i organizacyjnym sprawne działanie rady gminy, która jako taka nie ma własnego zaplecza organizacyjnego, a musi opierać się na zasobach urzędu gminy, którego kierownikiem jest wójt. Stanowi to rażące naruszenie paragrafu 27 statutu gminy Bogoria. Spowodowało to m.in. konieczność doręczenia zawiadomień na sesję nadzwyczajną, której termin został wyznaczony na dzień 30 lipca 2020 rok, osobiście przez wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogoria przy użyciu własnych środków, co godzi w autorytet nie tyle Rady Gminy, co samego wójta, dopuszczającego się w tym zakresie zaniedbania. Zgodnie z postanowieniami paragraf 95d ustęp 5 statutu gminy Bogoria w brzmieniu nadanym uchwałą 379 przez 2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie gminy Bogoria i cytuję ten fragment. Przewodniczący komisji może zwrócić się do wójta gminy Bogoria lub kierownika gminy, jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów związanych ze sprawami będącymi przedmiotem postępowania komisji z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Wójt lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej zobowiązani są do udzielenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów w terminie 3 dni. W związku z tym domagamy się wyjaśnienia przez wójta z zachowaniem powyższego terminu. Dlaczego? W dniu 28 lipca 2020 roku bez wyjaśnienia opuścił sesję Rady Gminy Bogoria w momencie, gdy miały być podejmowane uchwały o odwołaniu przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Rady Gminy zgodnie z prawem włączone do porządku obrad sesji. Nie zapewnił obsługi prawnej Rady Gminy Bogoria podczas podejmowania tak newralgicznych uchwał o odwołaniu przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Prawnik opuścił sesję Rady Gminy Bogoria w momencie rozpoczęcia procedur uchwałodawczych w tym zakresie za wiedzą i aprobatą wójta. Nie zapewnił Radzie Gminy obsługi technicznej sprzętu, to jest komputer, drukarka. Nie wydał polecenia pracownikowi obsługi Rady Gminy, aby pomógł radnym w przeprowadzeniu procedury. Pracownik nie miał przy sobie nawet pieczęci Rady Gminy. Zważywszy, że sesja odbywała się na terenie szkoły podstawowej, a nie w Urzędzie Gminy Bogoria. Utrudniał przygotowanie sesji nadzwyczajnej, nie wydał polecenia pracownikowi na stanowisku kierowcy, nie wyznaczył zastępstwa nieobecnego pracownika na tym stanowisku, aby przekazał wszystkim radnym i sołtysom materiały na sesję, tak jak to zwyczajowo jest przyjęte w gminie. Wiceprzewodniczący Rady Gminy musiał wydać polecenie służbowe na piśmie za pokwitowaniem odbioru, gdyż pracownik obsługi odmawiał pomocy w przygotowaniu i przekazaniu radnym materiałów na sesję nadzwyczajną oraz wbrew stanowisku wiceprzewodniczącego Rady Gminy nadał materiały na sesję zwołaną na dzień następny pocztą tradycyjną, marnotrawiąc środki publiczne. Nie wydał informatykowi polecenia, aby zamieścić na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria oraz na stronie Facebook Gminy Bogoria zawiadomienia o zwołaniu i terminie sesji nadzwyczajnej, mimo że tak było praktykowane zawsze do tej pory od początku kadencji pana wójta. Nie brał udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bogoria w dniu 30 lipca 2020 roku, którą wedle naszej wiedzy obserwował online wraz z częścią nieobecnych radnych w gabinecie wójta. Wygląda na to, że wójt wspiera tylko oddaną mu Radę Gminy, która godzi się przypomnieć i podkreślić, że jest organem kontrolnym nad jego działalnością, a w sytuacji, gdy Rada Gminy działa nie po myśli organu wykonawczego, blokuje dostępnymi mu środkami te działania. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Należy nadmienić, że aktualnie toczy się na prośbę
pana wójta postępowanie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego mające na celu zbadanie legalności niektórych uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Bogoria w dniu 28 lipca 2020 roku i 30 lipca 2020 roku. Jest to tym bardziej bulwersujące, że pan wójt aktualnie wytacza przeciwko organowi własnej gminy najcięższe działa prawne, zarzucając bezwzględną nieważność uchwał w sytuacji, gdy Rada Gminy nie mogła liczyć na obsługę prawną podczas procedury uchwałodawczej, gdyż wójt im tej obsługi nie zapewnił. Proszę o powiadomienie nas o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym będzie rozpatrywana niniejsza skarga. No i podpisy oczywiście tych osób skarżących. Dziękuję. Czy pani przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków chciałaby przedstawić tutaj jakieś, rozszerzyć tutaj to uzasadnienie, przedstawić Radzie wnioski po przeprowadzeniu czynności przez Komisję? Po przeprowadzeniu Komisji wyjaśnień pana wójta. Większością głosów skarga podczas Komisji została uznana za bezzasadną. Uzasadnienie, czyli ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym określa rolę gminy, a również równocześnie reguluje kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu gminy, takie jak rozkład kompetencji władz samorządu oraz relacje między organami uchwałodawczymi a wykonawczymi. Kompetencje Rady Gminy jako organu uchwałodawczego określa artykuł 18 cytowanej ustawy, natomiast rola organu wykonawczego i jego kompetencje określa artykuł 30. Natomiast kompetencje przewodniczącego Rady są zawarte w artykule 19 ustęp 2. Podstawowym zadaniem przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady, prowadzenie jej obrad. Są to czynności głównie o charakterze materialno-technicznym, takich jak przygotowanie projektu sesji, zawiadomienie radnych o miejscu, terminie oraz porządku obrad, przygotowanie dla radnych stosownych dokumentów oraz przyjmowanie skarg i wniosków kierowanych do Rady. Mimo iż przewodniczący Rady wykonuje wiele czynności organizacyjnych związanych np. ze zwoływaniem sesji Rady, to nie ma on uprawnień do nadzorowania stanowiska pracy do spraw obsługi Rady, ponieważ zgodnie z zapisem artykułu 33 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym kierownikiem urzędu jest wójt i to jemu podlegają wszyscy zatrudnieni pracownicy. Natomiast artykuł 21a przyznaje przewodniczącemu Rady prawo do wydawania poleceń służbowym pracownikom urzędu wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji i Radnych. Z tego przepisu wynika, że przewodniczący Rady nie może skorzystać ze swoich uprawnień w jakiejśkolwiek sprawie, ale tylko wyłącznie w zakresie ściśle związanym z jego kompetencjami jako organizatora pracy Rady Gminy, jej organów wewnętrznych oraz radnych. W pozostałym zakresie pracownicy podlegają wójtowi jako kierownikowi Urzędu Gminy. Rozszerzenie uregulowań zawartych w ustawie jest niedopuszczalne. Drugim dokumentem określającym organizację wewnętrzną, tryb pracy Rady oraz wójta jest statut gminy. Zapisy statutu nie mogą być w sprzeczności z zapisami zawartymi w ustawie o samorządzie gminy. Do zadań i obowiązków wójta należy m.in. wykonywanie uchwał Rady i przygotowanie ich projektów, co wynika z artykułu 30 ustawy o samorządzie gminy. Natomiast sam udział w sesjach jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem i nie powinien być formalizowany zapisami w statucie. Zapis paragrafu 99 statutu gminy Bogoria stoi w sprzeczności z zasadą legalizmu zawartą w artykule 7 Konstytucji RP i artykułu 30 ustawy o samorządzie gminy. Rada Gminy nie może nakładać na pracowników urzędu obowiązku uczestniczenia w sesji, ponieważ artykułu 33 ustawy 3 i 5 ustawy o samorządzie gminy, dodatkowo artykuł 7 punkt 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określa, że wójt wykonuje czynności z zakresu prawa wobec tych osób, a wydelegowanie pracownika na sesję czy posiedzenie komisji stanowi polecenie służbowe i jako takie może być jedynie wydane przez wójta lub osobę przez niego upoważnioną. Określenie organizacji i zasad funkcjonowania urzędu określa wójt, nakładając mu w formie zarządzenia regulamin organizacyjny. Wójt jako kierownik urzędu zarządza nim, organizuje pracę i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie. Ma wpływ na utrudnienie i zwalnianie pracowników, zatrudnienie i zwalnianie pracowników urzędu. Jest zwierzchnikiem służbowym nie tylko pracowników zatrudnionych w urzędzie, ale również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zasady te dotyczą również organizacji stanowiska pracy do spraw obsługi organów samorządowych, które ściśle współpracuje z Radą i jej przewodniczącym. Zakres czynności na tym stanowisku określa wójt i ingerowanie kogokolwiek w te zasady narusza kompetencje wójta. Pracownik obsługujący organy samorządowe ma obowiązek m.in. obsługi kancelaryjno-biurowej Rady i jej organów oraz
przygotowanie odpowiednich materiałów na sesję Rady Gminy i posiedzenia komisji. Każdy pracownik urzędu w swoim zakresie czynności ma wyznaczone zastępstwo za innego pracownika w razie jego nieobecności. Wszyscy pracownicy urzędu takie zastępstwa posiadają i nieprawdą jest, że nikt nie zastępował pracownika do spraw obsługi organów samorządowych. W statucie gminy Bogoria, paragraf 25, określone są zasady przygotowania sesji i sposobu dostarczania radnym materiałów na sesję. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. Powyższe zapisy precyzują zasady zawiadomienia radnych, w związku z tym termin sesji należy ustalać w taki sposób, aby była możliwość skutecznego zawiadamiania radnych. Paragraf 95 z dnia uchwały z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie gminy Bogoria określa zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja, rozpatrując skargę, bezstronnie ustala stan faktyczny, analizując treść skargi, przeprowadza czynności wyjaśniające i przygotowuje dla Rady projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia skargi. Natomiast zapis paragraf 95d ustawa ustęp 4 punkt 5 odnosi się do rozpatrywania petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W ostatnim czasie żadna petycja nie była rozpatrywana przez Komisję. Rada wykonuje swoje uprawnienia kontrolne wobec organu wykonawczego bezpośrednio na sesjach lub pośrednio za pomocą podległych sobie komisji. Żadna komisja nie posiada własnych kompetencji kontrolnych, działa w imieniu Rady zgodnie z uregulowanymi zawartymi w statucie lub jednostkowych uchwałach. Zarzut dotyczący sprawy, że wójt nie zapełnił Radzie obsługi prawnej i technicznej jest bezpodstawny. Sesja Rady w dniu 28 lipca 2020 roku odbyła się na hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii, a nie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ze względu na pandemię COVID-19. Sala w szkole jest większa, dlatego łatwiej o zachowanie stosownych odległości. Radni otrzymali porządek sesji i wszystkie potrzebne materiały. Po rozpoczęciu sesji okazało się, że został złożony przez grupę radnych wniosek o odwołanie przewodniczącej rady i wiceprzewodniczącego. Wniosek ten został przyjęty do porządku obrad i procedowany. Inicjatorzy wniosku o odwołanie powinni taki wniosek złożyć co najmniej na 7 dni przed planowaną sesją w formie pisemnej, natomiast wniosek zgłoszono dopiero w trakcie obrad sesji. Powinien być głosowany na następnej sesji. Radni mieliby czas na zajęcie swojego stanowiska, co skutkowałoby podjęciem właściwych rozstrzygnięć w tej sprawie, a wójt miałby możliwość wyczerpania dyspozycji zawartej w paragrafie 27 statutu i możliwości przygotowania stosownych projektów uchwał. Zapis artykułu 21a ustawy o samorządzie gminnym daje możliwość wydawania poleceń służbowym tylko i wyłącznie przewodniczącemu Rady Gminy. Nie rozszerza tej możliwości na inne podmioty. Zarzut, że wójt utrudniał przygotowanie sesji nadzwyczajnej oraz nie wydał polecenia o zamieszczeniu na stronie BIP i Facebook gminy Bogoria zawiadomienia o zwołaniu i terminie sesji nadzwyczajnej nie znajduje potwierdzenia w faktach. Nieumieszczenie tej informacji spowodowane było awarią serwera firmy prowadzącej stronę BIP Urzędu Gminy Bogoria i powiązanej z nią strony gminy Bogoria. Po usunięciu awarii zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej ukazało się na stronach internetowych. Wobec powyższego uważam, że skarga na wójta gminy Bogoria powinna zostać odrzucona w całości. Dziękuję. Panie Przewodniczący, mam do Pana takie pytanie. Dnia 30 lipca wysłałem do Pana wiadomość, że mnie nie będzie, bo będę przybywał w pracy. Dlaczego moja obecność nie została usprawiedliwiona przez Pana? Pana poinformowałem, że mnie nie będzie. Usprawiedliwiłem się. Pan się nie usprawiedliwił, Panie Radny. Gdyby się Pan usprawiedliwił, taka nieobecność była być może usprawiedliwiona. A dostarczyłem Panu w dniu, kiedy przed sesją 29 dokładnie osobiście zostawiłem w miejscu widocznym i słyszałem, że ktoś był w domu, także, ale drzwi nikt nie otworzył. Także niech Pan tutaj nie, takich rzeczy nie mówi takich rzeczy, że miał Pan dostarczone materiały. I tyle mam do powiedzenia dla Pana. Dziękuję. Mogę przeczytać do Pana informacje, które Panu przesłałem, żeby się usprawiedliwić. Nie uczynił Pan tego. Przepraszam bardzo, ja mam pytanie do Pani Przewodniczącej, bo to nam odczytała właśnie jakąś tam odpowiedź i czy to była tylko do wglądu, to znaczy to odpowiedź do Pani Przewodniczącej skargi wniosków, czy to jest do ogółu radnych ta informacja, bo uzasadnienie jest bardzo, bardzo takie mało mówiące. No, większość głosów uznali skargę za bezzasadną, gdyż zarzuty przedstawione w skardze są bezzasadne. I to jest taka krótka odpowiedź. Ja nie wiem, taka informacja też powinna chyba do radnych płynąć odnośnie tych wyjaśnień, co nam Pani Przewodnicząca czytała.
To są wyjaśnienia, to jest moje odrębne stanowisko do rozpatrzenia tej skargi tylko i wyłącznie przez jednego członka komisji. Była dyskusja, był pan wójt, każdy mógł zadawać pytania. Ze stron skarżących pojawił się tylko jeden pan. Z mojej strony tyle. Tak, ja przedstawiam własne stanowisko, stanowisko mojej komisji. Szanowni Państwo, wracając jeszcze do tej sesji z dnia 28 i 30 lipca, w naszym odczuciu największe zaniedbania polegały na braku należytej obsługi kancelaryjno-biurowej oraz prawnej oraz na niezapewnieniu zastępstwa nieobecnego pracownika na stanowisku kierowcy, mimo że pan wójt wiedział o zwołaniu sesji nadzwyczajnej i konieczności zawiadomienia o jej terminie radnych, sołtysów i społeczności lokalnej. Często mamy taką sytuację, że dowiadujemy się w piątek o tym, że w poniedziałek na przykład jest sesja nadzwyczajna. Znajdujemy, moi kochani, materiały na sesję na przykład w skrzynce na gaz albo na parapecie gdzieś w umówionym miejscu i nigdy do tej pory nie robiliśmy z tego absolutnie żadnego problemu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że zgodnie ze statutem to właśnie pan wójt poprzez swojego pracownika zatrudnionego na stanowisku obsługi rady czy informatyka czy kierowcy ma tę obsługę radzie zapewnić. I tak było do tej pory. Nigdy przez ten okres nie było żadnego problemu. Nikt się nie skarżył z radnych, nikt z nas nie skarżył się na to, że nie otrzymał materiałów na sesję. Nawet jak one za 5.12 były doręczone, to i tak nigdy nie skarżyliśmy się na to, że coś do nas nie dotarło. Nie byłoby tej skargi, gdyby nie to, że naprawdę mogło dojść do dużej dezorganizacji pracy Rady Gminy, a obyło się bez tego tylko dlatego, że odpowiednią postawę przyjęli co niektórzy radni, między innymi pan wiceprzewodniczący, który osobiście powtarzam, poświęcając swój prywatny czas i własny środek transportu, rozwoził wszystkie te dokumenty do radnych. Ponadto pan wójt bez żadnych obiektywnych przyczyn nie wydał informatykowi polecenia, aby umieścił, tak jak odbywało się to zawsze do tej pory, na stronie facebookowej Urzędu Gminy informacji o sesji. Wydaje nam się, że strona na Facebooku Urzędu Gminy to nie jest osobista strona pana wójta, jest strona Marcin Adamczyk, wójt gminy Bogoria i tam oczywiście nikt nie wcina się tutaj panu wójtowi z tym, żeby zamieszczać jakiekolwiek informacje. Natomiast na stronie Urzędu Gminy, stronie, która jest na Facebooku, wydaje mi się, że każdy taką informację może zamieścić. Niedopuszczalna jest również taka sytuacja, że pan wójt nieobecny jest w Urzędzie Gminy. Nieobecni też są jego podwładni, a tak właśnie było. Wtedy, kiedy trzeba zapewnić pod względem technicznym i organizacyjnym sprawne działanie Rady Gminy, bo przecież my nie mamy własnego zaplecza organizacyjnego, tylko musimy po prostu polegać na tym, co zapewni nam tutaj pan wójt. Tak było i tak jest. Kolejne uchybienie polegało na tym, że nie zostaliśmy w żaden sposób wsparci pomocą prawną podczas sesji 28 lipca. Pani prawnik opuściła posiedzenie sesji, wyszła nie podając żadnej przyczyny ani nie usprawiedliwiając się, mimo że dostrzegała trudności, z jakimi się borykamy, bo sesja odbywała się poza budynkiem Urzędu Gminy.
Co jeszcze mogę dodać? Uważam, że nie byłoby pewnie tutaj tego naszego obruszenia, gdyby się nie okazało, że pan wójt skierował do organu nadzorczego taką skargę na uchybienia, jakie popełniliśmy w momencie, kiedy uchwały procedowaliśmy 28 lipca i 30 lipca. Chodziło o to, żeby podważyć te nasze działania i podważyć uchwały, które zostały podczas tych dwóch sesji procedowane. Pan wójt zarzucał nam braku skutecznego zwołania sesji nadzwyczajnej oraz zarzucał nam tu szereg uchybień prawnych, czyli w moim odczuciu bazował na takich sytuacjach, które niejako sam tutaj spowodował. Ponadto odniosłabym się jeszcze do uzasadnienia tego projektu, który przed chwilą przedstawiła nam tu pani przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I w moim odczuciu to chyba nie komisja powinna przygotować projekt takiej uchwały. Komisja wychodzi z wnioskami, tak, po komisji, natomiast przedstawia je Radzie. Natomiast my jako Rada powinniśmy uznać, czy ta skarga jest zasadna, czy jest ona bezzasadna. To chyba tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze się odniosę do tych wyjaśnień pani przewodniczącej, bo tam usłyszałem, nie wiem czy dobrze usłyszałem, że my żeśmy zrobili coś niezgodnie z prawem, że powinniśmy w ciągu 7 dni dać projekt uchwały, prawda? Była taka wzmianka, ale przecież na to zaskarżał się pan wójt do pana do wojewody świętokrzyskiego i jednak my mieliśmy rację, czyli pan wójt w tej sytuacji się mylił, także tu bym się nie zgodził z tym wyjaśnieniem. Ja jeszcze do pana radnego Snopka Grzegorza. Chcę się panu usprawiedliwiać, ale tak jak powiedziałem, materiały na sesję nadzwyczajną dostał pan, pozostawiłem u pana, tak jak powiedziałem, w miejscu widocznym. Ponadto tutaj napisałem polecenie do pani obsługującej radę, aby każdego powiadomiła mailowo i telefonicznie i o godzinie mam tutaj dane, notatkę spisaną przez panią właśnie Monikę, i z której wynika, że o godzinie 12.44 na pana maila zostały przesłane materiały. Oprócz tego wysłałem też SMS-a do pana. Także proszę się nie usprawiedliwiać i tutaj nie mówić, że pan nie wiedział, bo pan doskonale wiedział. Także dziękuję, to tyle miałbym do pana. Panie przewodniczący, wysłał pan SMS-a o godzinie 22. Miał pan na stronie gminy, tak jak powiedziałem, na mailu i wiadomość, powinien się pan spodziewać, że takie rzeczy, nie wierzę, niech pan nie kłamie, dobrze? Proszę nie kłamać. Nie, dziękuję. Panie odczerniasz, że nie kłamę, ja się do pana usprawiedliwiłem. O 8.30 się do pana usprawiedliwiłem. Nie przyjmuję usprawiedliwienia i nie przyjmowałem wtedy. Proszę, jeszcze raz powtarzam, że został pan powiadomiony prawidłowo. Dziękuję. Ja chciałabym jeszcze zabrać głos odnośnie całej sprawy. Tutaj pan radny, czytając skargę, na początku przeczytał, że skarżącym był również pan radny Dariusz Dubiel. Ja nie mam takiego podpisu. Czy ma pan podpis pana Dariusza Dubiela pod pismem skarżącym? Bo ja nie mam u siebie. Czy u mnie się coś wkradło jakieś ten? Mam szóstkę tylko skarżących. Także przepraszam bardzo, omyłkowo pana Darka wymieniłem. Grupa radnych to jest 6 radnych. Marek Marcinkowski, Edyta Łutnik, Maciej Tutek, Zdzisław Szerzyński, Lucjan Sławski i Wiesław Barabasz. Także ja też. Tak? Mogę kontynuować, tak?
Podczas trwania komisji też miałam jakieś wątpliwości odnośnie tego, że pojawił się tylko i wyłącznie jeden skarżący, reszty skarżących nie było. I cytuję nawet słowa pana radnego Sławskiego, który jest podpisany pod pismem skarżącym, napisał, żeby żądał tego, żeby przeczytać skargę, bo członkowie komisji wiedzą, on nie wie, o co chodzi. Także do tego też miałam pewne wątpliwości. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, ja zwróciłem się do pani, żeby pani odczytała skargę, żeby wszyscy wiedzieli, skoro jest sesja nagrywana, choćby nadzwyczajna, żeby wszyscy wiedzieli, o co w tej skardze chodzi, bo pani odczytała tylko artykułami się cały czas upiera, a nie było odczytanej skargi. I dlatego prosiłem o odczytanie skargi, żeby wszyscy wiedzieli, o co w tej skardze chodzi. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos jeszcze? Proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Może zacznę od końca, bo to, co powiedziała pani przewodnicząca komisji, akurat miało miejsce. Ale tu się nie dziwię, bo po dzisiejszych wypowiedziach i po dzisiejszych zarzutach już mogę domniemać, kto tą skargę napisał. Szanowni Państwo, nie jest tak, no znaczna część tych zarzutów, prawie wszystkie mógłbym nawet powiedzieć, są zarzutami bezzasadnymi. I tu bym mógł wymieniać po kolei odnośnie tych spraw, które Państwo zawierali. Mówicie Państwo o temacie temacie rozłożenia zawiadomienia o sesji przez kierowcę. Ja Państwu tłumaczyłem to już na początku zeszłego roku, że staramy się znaleźć jakiekolwiek oszczędności związane z obsługą gminy. I tutaj zrezygnowaliśmy z części prasy i jednym z takich kolejnych ruchów było przekazanie kierowcy, rozłożenie nie tylko zawiadomień, ale również i listów związanych z podatkiem czy decyzją akcyzową. Przyczyniło się to do dość znaczących oszczędności. Mogą Państwo sobie sami to przeliczyć. Jeżeli wysyłamy na przykład akcyzy około 650 decyzji, pomnożyć to przez kwotę, jaką płacimy za list, widzimy, że te oszczędności są bardzo, ale to bardzo duże. Jeżeli mówimy o sposobie zwyczajowo przyjętym, Szanowni Państwo, tak, to nie jest żadną tajemnicą i tak rzeczywiście było, że ja prosiłem kierowcę, aby rozwoził te materiały. Nie zdarzyło się nigdy, żeby ktokolwiek powiedział, że materiałów nie otrzymał. I to, co powiedziała pani radna, nawet bardzo dobrze, bo ja często gęsto zapominałem o tym fakcie, ja bym z tego miejsca bardzo serdecznie prosił wszystkich radnych o zamontowanie odpowiedniej skrzynki pocztowej, bądź w ogóle skrzynki pocztowej. Wiemy, że to jest obowiązek nasz jako obywateli. Okazuje się, że znaczna część radnych albo nie posiada skrzynki, albo posiada skrzynkę tak małą, że kierowca, który rozwoził tą korespondencję, niekiedy musiał te dokumenty zginać. No nie tak powinno być. Polecam i radzę zakupić skrzynkę formatu C4, która w zupełności wystarczy na otrzymywanie wszelkiej korespondencji. Wtedy w takich nie będzie takich przypadków, że leży list na skrzynce od, no nie wiem, gazowej, czy na stole, jak tu pan przewodniczący powiedział, czy w widocznym miejscu i tak dalej, bo może dla państwa pewne części zagospodarowania są widoczne, ale dla gospodarza tak wcale być nie musi. Mówimy tutaj o sprawie doręczenia zawiadomień w sposób zwyczajowo przyjęty. Bardzo żałuję, że na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie pojawiło się wszyscy skarżący. Bo ja miałem bardzo dużo pytań, na które niestety nie uzyskałem odpowiedzi. Pytałem się tutaj pana radnego. No jest protokół, jest wszystko, także można to później posprawdzać. Szanowni Państwo, czy rozłożenie listów
przez wiceprzewodniczącego, przez radnych i przez dzieci radnych jest sposobem zwyczajowo przyjętym. To jest dość duży znak zapytania. My możemy polemizować odnośnie tego, czy powinien być kierowca, czy nie powinien być kierowca. Sposobem zwyczajowo przyjętym w naszej gminie zawsze było umieszczenie na tablicy ogłoszeń i wysłanie pocztą tradycyjną, co pracownik obsługujący radę takie polecenie wykonał. I szanowni państwo, pomimo tego, Przepraszam, że wejdę w słowo, panie wójcie, jak sobie pan wyobrażał doręczenie pocztą tradycyjną na godzinę 9 na sesję od dnia poprzedniego, czyli od godziny 14:29, a natomiast sesja miała się odbyć na drugi dzień o godzinie 9. To pocztą tradycyjną, czy jest możliwe, żeby to dotarło? Takie polecenie pan wydał, ja wiem o tym, ale to było nieskuteczne, więc dlatego wzięliśmy sprawę w swoje ręce i po prostu doręczyliśmy to. Nigdy takiego miejsca nie było, żeby radni doręczali. Nigdy się tak wcześniej nie zdarzyło, no ale musieliśmy to tak zrobić, żeby po prostu każdy te materiały dostał. Dziękuję, że pan przewodniczący to powiedział, gdyż to jest potwierdzenie moich argumentów, że doręczenie nie było w sposób zwyczajowo przyjęty i nie dziwię się tu oburzenia grupy radnych. Podważa pan to tutaj to, co pan wojewoda tutaj stwierdził, bo pan wojewoda nie dopatrzył się żadnych uchybień, natomiast widzę, że tu ma pan swoje zdanie na ten temat, także wydaje mi się, panie przewodniczący, ja do pana wojewody i innych rzeczy jeszcze dojdę, także spokojnie, nie ma co tu wchodzić w słowo, także pomalutku sobie wszystko wyjaśnimy, bo to chyba po to się tu spotykamy, żeby pewne niejasności wyprostować, wyjaśnić i tak dalej, i tak dalej. Szanowni państwo, to co pan przewodniczący powiedział odnośnie terminu, odnośnie usługi. Tak, owszem. Zgadzam się tu z panem przewodniczącym w 100%. Możliwość doręczenia na dzień następny na tą godzinę graniczyło wręcz z cudem. Wiem, bo byłem pracownikiem pocztowym, także coś mogę o tym powiedzieć. Ale szanowni państwo, jeżeli zwołujemy sesję z dnia na dzień, to gdzie tu mają się nasze zapisy nawet statutowe? Gdzie tu się ma ustawa o samorządzie gminnym? Dokumenty, sesje zwołuje się najpóźniej na 7 dni i tak dalej, i tak dalej. To, co pani przewodnicząca przeczytała. Szanowni państwo, jeżeli sesja jest zwoływana przez grupę radnych, pan przewodniczący przyjeżdża do urzędu gminy, gdzie pan wiceprzewodniczący podpisuje wszystkie dokumenty związane ze zwołaniem sesji na dzień następny, to gdzie tu mamy możliwość weryfikacji tych zapisów? Dzień zwołania sesji jest nieliczony i dzień odbywania sesji. Także szanowni państwo. Przepraszam panie wójcie, jeszcze raz zwracam panu uwagę, że wszystko było zgodnie z obowiązującym prawem. Szanowni państwo, ja do decyzji wojewody jeszcze dojdę. Pomalutku. Na razie przedstawiam sytuację, jaka jest. Szanowni państwo, to nie było tak. Ja na komisji tłumaczyłem, czemu ta sesja nie była zrobiona przynajmniej na 31. Nie wiem, gdzie był ten pośpiech. Wiedzą państwo, jak się odbywała sesja wtedy w placówce oświatowej. Dzisiaj się spotykamy w tym budynku. No, jest mus. Ja nie wiem, jak się te tematy pokończą. Jest mus. Dlatego ja też wychodzę, żeby z tego tłoku. Coś mi tu przerywa. Także zgadzam się z panem przewodniczącym, że wysyłanie listów i tym, co jest zawarte w skardze, nie miało prawa bytności w doręczeniu tych listów. Tutaj nie mogę się zgodzić odnośnie marnotrawienia pieniędzy publicznych. Szanowni państwo, to jest sposób zwyczajowy przyjęty. Państwo też teraz było mało tych sesji, ale staraliśmy się, jeżeli nie było możliwości wysłania pracownika, a nie wszyscy mogą jechać, pragnę zaznaczyć, wysyłaliśmy również te informacje pocztą. Więc tutaj odnośnie spraw związanych z zapewnieniem, szanowni państwo, skarga jest skierowana na wójta gminy Bogoria, ale dotyczy się tak jakby pracowników. Ja wspominałem to na komisji i pragnę tu powiedzieć też dzisiaj, bo myślałem, że dzisiaj dyskusji w ogóle na ten temat nie będzie w związku z trwającą pandemią. Chcę zaznaczyć jedną rzecz. Ja jakiejkolwiek winy pracownika czy pracowników w całej tej sytuacji nie widzę. Szanowni państwo, i pan przewodniczący, nie wiem, czy potwierdzi, czy nie potwierdzi, ale była taka sytuacja, że jak przyszedł pan wiceprzewodniczący na drugi dzień z prośbą
o przesłanie tych dokumentów i tak dalej, został jedynie poproszony o uzasadnienie do tych uchwał, do tego porządku obrad. Tyle było ze strony pracownika, jakieś uwagi i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, dochodzimy do momentu, kiedy pracownik wykonuje należycie swoje obowiązki zgodnie z regulaminem, zgodnie z przepisami, a jest, no nie wiem, pomawiany, że nie wykonuje, dostaje polecenie służbowe. To, co Państwo zawarli tutaj w tej skardze, że pan wiceprzewodniczący musiał wydać polecenie służbowe dla pracownika gminy. Szanowni Państwo, artykuł 21a mówi wyraźnie, przewodniczący, nie wiceprzewodniczący, tylko przewodniczący może wydawać polecenia pracownikom gminy, ale tylko i wyłącznie w sprawach związanych z pracą Rady. Nie chcę przytaczać to, co pani przewodnicząca, może nie, bym poprosił, bo ten coś, co pani przewodnicząca mówiła na temat pracy przewodniczącego, co do niego należy i tak dalej. To jest zawarte zarówno w ustawie o samorządzie gminnym, jak i w statucie. Przepraszam, panie wójcie, sytuacja była właśnie wyjątkowa i tutaj nie zgodzę się z panem, bo jeżeli ja zostałem akurat, nie było przewodniczącego i nie przewodniczącej i wiceprzewodniczącej, ja zostałem sam, ja jeżeli bym tych poleceń nie wydał i nie miał do tego prawa, to ta sesja nigdy by się nie odbyła. Ze względu właśnie na to, co pan mówi, tak idąc tokiem myślenia, który pan tu przedstawia. I doszłoby do obstrukcji, według mojej oceny. Panie przewodniczący, ale ja nie mówię tutaj o stricte zwołaniu sesji, tylko ja mówię o wydaniu polecenia. Nie mylmy pojęć. Wiceprzewodniczący nie ma. Niestety ustawodawca nie zrobił tu jakiegoś wyjątku, że jeżeli nie ma przewodniczącego, to wiceprzewodniczący. Panie wójcie, ja pełniłem obowiązki przewodniczącego. Ja jeszcze raz panu powtarzam, że ja dalej powtarzam, był pan dalej wiceprzewodniczącym. To by się nigdy ta sesja nie odbyła. Tłumaczę, że nie odnoszę się teraz do zwołanej sesji, tylko do wydania polecenia służbowego. To, co zawarli państwo skarżący w tej skardze. Także to no nie jest. Ja mogę się tu odnieść do każdego z punktów, szanowni państwo. Ja to mówiłem też na komisji. Nie wiem, czy tu jest sens walczyć z wiatrakami, ale być może państwu też o to chodziło, żeby ta skarga ujrzała światło dzienne, skoro jest odczytana. Wiem tylko tyle, że te punkty, które państwo zawarli odnośnie tych 7 punktów, wyjaśnienie tutaj, żebym złożył odnośnie opuszczenia sesji Rady Gminy, no to już chyba mamy to wyjaśnione w kuluarach. Wójt nie ma obowiązku uczestniczenia w obradach sesji Rady Gminy. No szanowni państwo, jeżeli by wychodziło tak, że codziennie by była sesja, a na przykład by były inne sprawy zawodowe, no to wójt by nic, jak to się mówi, nie załatwił, tylko by przychodził na sesję. Tu mówi o tym wyraźnie artykuł 30. Także pierwsze zapytanie jest normalnie, jest bezpodstawne. I szanowni państwo, jeżeli piszecie coś, to mam nadzieję, że teraz jesteście w stanie powiedzieć, że rzeczywiście, być może z niewiedzy, być może no było to napisane chwilą, więc... Panie wójcie, napisane, bo obowiązek bycia pana wójta na sesji jednak jest i wynika to ze statutu, że wójt bierze udział w obradach sesji. Pani wiceprzewodnicząca. I jest to nie tylko przywilej wójta, ale również obowiązek. Jest pan utrzymywany z pieniędzy podatników, panie wójcie, i jakieś obowiązki w stosunku do mieszkańców należy wypełniać. Sesja nie jest często, nawet jak ona była 2 razy tylko w lipcu, to uważam, że można sobie tak zorganizować czas, żeby znaleźć go, no tym bardziej, że były to rzeczy bardzo ważne. Uważam, że były to bardzo ważne rzeczy, bo był to wybór nowego prezydium Rady, więc myślę, że no, mimo natłoku obowiązków powinien pan wójt znaleźć czas, żeby się pojawić. Nie wiem, czy teraz odpowiem bardzo dobrze, bo za dużo tych informacji w jednej wypowiedzi. Pani wiceprzewodnicząca, no jeżeli mówimy tutaj o statucie, to proszę mi powiedzieć, co jest nadrzędnym aktem, statut czy ustawa o samorządzie gminnym? Ja państwu wspominałem o fakcie zmiany statutu, gdyż nasz statut nie we wszystkich kwestiach jest zgodny z ustawą o samorządzie gminnym, ale wszystkie zabiegi, wszystkie uchwały Rady Gminy
były na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli statut był tożsamy z tymi zapisami, jak najbardziej była możliwość. Jeżeli mówimy tutaj o obowiązku, Szanowni Państwo, Pani Wiceprzewodnicząca mówi o zapisie w statucie, nie w ustawie o samorządzie gminnym, a więc ten zapis, Szanowni Państwo, w przyszłości będą musieli Państwo wykreślić ze statutu Rady Gminy. Nie tylko ten, ale i jeszcze wiele innych. My jesteśmy na etapie wstępnego przygotowywania takiego projektu statutu. Będą Państwo na pewno nad tym dość mocno rozmawiali. Pani wiceprzewodnicząca powiedziała tutaj o fakcie od razu drugiej sesji, to ja może i od razu powiem o tym obowiązku uczestniczenia w sesji. Wójt nie musi, a co jeżeli mówimy o tej drugiej nadzwyczajnej sesji, Szanowni Państwo, ja mogłem domniemać, ja mogłem wiedzieć, zostałem poproszony o przygotowanie bodajże sali i tak dalej, o sesji, ale ja jestem władzą wykonawczą, Szanowni Państwo. Ja nie muszę być na sesji. Państwo nakreślają mi kierunek, w którym gmina powinna iść, a ja to powinienem wykonywać. Tak jest prawnie to i nie ukrywajmy, tak to do tej pory było. Jeżeli Pani Wiceprzewodnicząca mówi mi, że obowiązkiem moim było i zasadnym przyjść na sesję nadzwyczajną, tak, owszem, ale jeżeli ja otrzymuję zaproszenie ustne, bo ustne, na schodach za 10:09, no to Szanowni Państwo, wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej. Ja miałem dość poważne spotkanie w sprawach finansowych dla gminy. Ja nie mogę sobie teraz partnera biznesowego odstawić od tak, bo ktoś ustawił sobie na tą i na tą godzinę sesję. Panie wójcie, z tego co wiem, to wiedział Pan, że będzie sesja, o której godzinie będzie sesja, mógł Pan spotkanie przełożyć. I proszę nie mówić, że zaproszenie dostał Pan na schodach, bo to faktycznie tak było, ale wcześniej takiego czegoś nie było, jeśli chodzi o zaproszenie. Po prostu Pan przychodził na tę sesję, Panie Przewodniczący, jak one były. A teraz od momentu, po 28 lipca po prostu takie zasady Pan wprowadził, żeby po prostu zapraszać Pana i pracowników gminy. Panie Przewodniczący, żadnych zasad nie wprowadzałem. Widzę, że Pan Przewodniczący już po raz kolejny mówi, że dużo wie, ale nie wie o takiej rzeczy, że nawet słownie, bo słownie, ale takie zaproszenie z grzeczności zawsze Pani Przewodnicząca Stopnicka mówiła. I ja nie mówię, że to było oficjalnie, nie wiem, gdzieś w zapytaniach, w SMS-ach, w rozmowach. Po prostu przychodziła, poinformowała o terminie sesji, serdecznie zapraszam Pana Wójta na sesję i na tym sprawa się kończyła. Ja tu nie mam pretensji, że mnie ktoś zapraszał czy nie zapraszał, bo chcę powtórzyć jeszcze raz. Panie Wójcie, to jest tylko Pana grzeczność i... Panie Wójcie, ja zawsze zapraszam Pana od tej chwili, niech się Pan czuje zaproszony na każdą sesję najbliższą, w najbliższym czasie, które się odbędą już, a wtedy 29 no nie mogłem Pana, no jeżeli Pan sobie tak życzył, żeby Pana zapraszać, ponieważ Pana nie było w gminie w ogóle i nikt nie wiedział, gdzie jest. No, nie wiedziała Pani, która pracuje w sekretariacie, nie wiedziała Pani sekretarz, no i nikt nie wiedział, gdzie Pan wójt jest. No. Którego dnia? 29 lipca. No to uprzejmie Państwa informuję, że 29 lipca spotkałem się z Panem ówczesnym wiceprzewodniczącym na korytarzu u góry, na początku w gabinecie pracownika obsługi Rady. Później chwilę jeszcze porozmawialiśmy na korytarzu i tak dalej, i tak dalej. Tak, spotkaliśmy się, ale później mówimy, Pana nie było, Panie Wójcie. Ja już się nie pamiętam. Ja wtedy, kiedy Pan nawet był potrzebny, bo chciałem porozmawiać na temat doręczenia właśnie tych materiałów wszystkich, materiałów dla radnych i dla sołtysów, ponieważ no, taka sytuacja była, że wcześniej to nieważne, który kierowca, różni kierowcy doręczali te materiały, a wtedy tak, Pan sobie wymyślił tak, że akurat tego nie ma, który doręczał, więc już inny tego nie mógł zrobić. Wydaje mi się, że mógł, bo kierowców było wielu, można było to zrobić inaczej. Nie byłoby wtedy tej skargi, Panie Wójcie. Ja oczywiście popieram, rozumiem, ale Szanowni Państwo, nie było nigdzie powiedziane, że to kierowca ma rozwozić. To jest raz. Rozwoził to kierowca, który od miesiąca marca przebywał czy to na opiece, czy przeważnie to była opieka. I kierowca powrócił dosłownie, nie wiem, 2 tygodnie chyba temu do wykonywania swoich obowiązków. My kierowców nie mamy aż tak na zapas, to jest raz, a dwa, kierowcy, którzy są zatrudnieni na stanowisku kierowcy, też mają swoje sprawy. Chodzi mi tutaj oczywiście o sprawy prywatne, czyli urlopy.
Nie wiem, co tutaj, czy to po kolei dalej mknąć odnośnie zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy, że jak do tej pory było dowożone, było wszystko dobrze, to ja mogę też powiedzieć, że do tej pory przecież radca praktycznie nie przychodził na sesję Rady Gminy. Są w przeciągu roku dwie bardzo ważne sesje. Sesja budżetowa i sesja absolutoryjna. I na moją prośbę pani radca na tej sesji absolutoryjnej się zjawiła. Nikt się też nie spodziewał. Państwo też mówili, że byłem zaskoczony. Byłem zaskoczony. Nie powiem, że nie. Byłem zaskoczony tą decyzją. Pani radca była na sesji, tylko szanowni państwo, pani radca jest zatrudniona w urzędzie gminy. Czas pracy pani radcy skończył się o godzinie 17:30. Poprosiłem, aby w związku z zaistniałą sytuacją pani radca została dłużej. Wiem, że pewne rzeczy się nie nagrywają, ale jeżeli pracownik słyszy, że się na pewnych rzeczach nie zna i tak dalej, więc pani radca stwierdziła, że skoro się nie zna, to nie jest potrzebna na tej sesji. Jeżeli jest potrzeba, żeby radca przychodził na sesję Rady Gminy, proszę stosowną prośbę wytoczyć, ale proszę mieć też świadomość, że wynagrodzenie radcy w związku z tym, że obsługuje posiedzenia Rady Gminy, wiąże się z dodatkowymi kosztami, które w mojej ocenie powinny być uwzględnione w Państwa budżecie, czyli w budżecie Rady Gminy. W punkcie trzecim nie zapewnił Radzie Gminy obsługi technicznej, sprzętu i tak dalej. Szanowni Państwo, to jest kolejna bzdura, która jest napisana. Wiedzą Państwo, gdzie się odbywała sesja. Ja też przed chwilą powiedziałem, że byłem zaskoczony i to nie jest żadną tajemnicą, że cała sytuacja zmusiła nas do pewnych kroków i tak dalej, i tak dalej. Pojawił się sprzęt, pojawiła się drukarka. Fakt, to co jest napisane, pracownik urzędu gminy, chcę, żeby to wybrzmiało dość mocno, nie posiadał pieczęci Rady Gminy, ale po zaistniałej sytuacji minęło dosłownie, nie wiem, 5-10 minut, i pieczęć i wszystko zostało przywiezione i się tu i się tam na obradach no znalazło. Sesja była utrudniana, nawet wyłączeniem prądu. Nikogo to nie dziwi. Nagle burza, ma być burza. A to nie była burza, tak jak panu powiedziałem, naturalna burza, tylko była burza zrobiona tu, spośród radnych. O powiadomieniu trzeba było trwać do końca sesji i wiceprzewodniczący powiedział wyraźnie, że sesja nadzwyczajna zwołana jest 30. Tylko, że pan jako kierownik całej jednostki, wójt, gospodarz całej gminy opuścił salę narad jako pierwszy. Dał przykład swojej grupie radnych, bo to trzeba powiedzieć, że to pana grupa radnych opuściła sesję. I tego nie można zostawić tak w cieniu, tylko trzeba wyraźnie powiedzieć, żeby mieszkańcy naszej całej gminy wiedzieli, jak pan wójt postępuje z radą. Już, panie radny, to może się odniosę. Jeszcze może mi przyjdzie coś. No to ja tak czuję, no to, dlatego dość mocno na to liczę, na tą wymianę zdań. Szanowni Państwo, ja już to wspominałem niejednokrotnie. Jaka rada, jacy radni i tak dalej. Panu radnemu też powiedziałem na komisji. No ma pan teraz jednego spośród tych, jak to się mówi, pod ramieniem. I też wyszedł za mną, nie wiem, no bo takie są insynuacje, że ja wyszedłem, szanowni państwo, i też chcę to powiedzieć głośno do mikrofonu, gdyż stwierdziłem, że nie będę brał udziału w czymś, co no, mi się, nie powiem, gdzie włosy zajrzyły. Tak, tak, panie radny, ja wiem, jako gospodarz gminy powinienem być, tylko, panie wójcie, szanowni pan państwo, jako gospodarz winy, to tak gminy, to tak wyglądało, jakby kapitan statku opuścił statek i zostawił załogę, róbcie co chcecie. Dobrze, a czy I ten... to jest potwierdzone fakt. Panie radny, czy ten statek tonął? No nie tonął, po prostu zmieniał się bosman, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie znam się na tym stanowiskach na Łajbach. Szanowni państwo, tak, owszem, wyszedłem, ale zmierzam jeszcze raz do tego.
Ja Państwa decyzję o zmianie prezydium szanuję i jako wójt ja tą decyzję przyjąłem, ale jeżeli ja w uzasadnieniu tego wniosku odnośnie odwołania przewodniczącej słyszę takie słowa, że nie było kontaktu z radnymi, że radna nie zdawała sprawozdania z pracy rady. Szanowni Państwo, i wiele, wiele innych, ja nie chcę dzisiaj tego przytaczać i też to mówiłem. I czyta to jeszcze osoba, która przez 8 lat nigdy nie składała żadnego sprawozdania z pracy rady, no to szanowni Państwo, czego my chcemy? Czy powód napisany przez... Panie wójcie, dlaczego nie mówił Pan o tym na sesji w dniu 28 lipca? Bo był czas na to, mógł Pan się wtedy wypowiedzieć na ten temat. Bardzo bym prosił, żeby Pan tutaj się zwracał teraz, odnosił się Panie do tych Przewodniczący, pytań po kolei. No to bardzo proszę poproszenie radnego, żeby wycofał pytanie, bo ja nie wiem, czy mam odpowiedzieć, czy mam nie odpowiedzieć. Jeżeli dobrze, jest... to proszę skończyć to pytanie, tylko tak w miarę możliwości, żeby to nie przedłużać i w miarę możliwości tak skrócić troszeczkę. Wiem, że pewne rzeczy, które się słyszy, są niewygodne, ale szanowni Państwo, ja nie zauważyłem w przeciągu półtora roku, aby była jakakolwiek dyskryminacja innych radnych przez Panią Przewodniczącą. No niech mi ktoś, szanowni Państwo, no uderzmy się w pierś, są nagrywane sesje. Proszę mi wskazać jedno nagranie, gdzie, nie wiem, Pani Przewodnicząca powiedziała, że nie udzielam głosu, proszę się nie odzywać i tak dalej, i tak dalej. Albo nie zrobiła innych rzeczy. No szanowni Państwo, ja się dość mocno dziwię, no wniosek podpisany przez grupę radnych. Szanowni Państwo, mieliście do tego prawo i z tego prawa skorzystaliście. I ja to muszę zaakceptować, pomimo że osobiście ta decyzja mi się może nie podobać. Nie mówię tego bez kozery, bo dojdę zaraz do spraw związanych z wysłaniem tej skargi do organu nadzorczego. Ale może po kolei. Jesteśmy w którym punkcie? W czwartym. Utrudniał przygotowanie sesji z nadzwyczajnej, nie wydał polecenia pracownikowi na stanowisku kierowcy, nie wyznaczył, o tym już wstępnie powiedziałem, odnośnie polecenia służbowego przez wiceprzewodniczącego też już powiedziałem. Jeżeli mówimy o BIP-ie, szanowni Państwo, to co powiedział Pan Radny, szczerze ja się dowiedziałem na komisji skarg, że w tym dniu, kiedy się odbywała ta sesja na sali gimnastycznej, zabrakło prądu. Mogą mi Państwo wierzyć, mogą mi Państwo nie wierzyć. Byłem w stanie przysiągnąć, Pan Radny wie na kogo, kto chce to przeczyta sobie protokół. Ja o tej sprawie nie wiedziałem. Tak samo nikt się nie spodziewał o takiej sprawie, takiej sytuacji, że będziemy mieć problem ze stroną BIP. Te problemy, Szanowni Państwo, to nie było tak, że się pojawił ten problem 29 lipca, tak, lipca, bo te problemy pojawiają się dość często. Mamy ten BIP przestarzały. Teraz mam nadzieję, że przy tym projekcie, który mamy z Iwaniskami, uda się trochę go ulepszyć, chociaż to nie jest zawarte w tej formule przetargowej, ale może by się udało zamiast tej strony modernizacji trochę w tym BIP-ie pozmieniać, aby on był lepiej czytelny. Widzą Państwo, no mamy archaiczny ten BIP i on się dość mocno zacina, tam archiwum jest też mocno przepełnione. Odnośnie udziału w sesji to nadzwyczajnej, to ja już powiedziałem. Szanowni Państwo, co do złożonego wniosku do wojewody, do organu nadzorczego. Szanowni Państwo, sprawa wygląda tak. Jeżeli uchwały przygotowuje pracownik Urzędu Gminy, wójt te projekty akceptuje, przekazuje przewodniczącemu, Państwo później prowadzicie no, całe postępowanie, to ja jestem pewny, że wszystko, które się... Państwo procedujecie całą tą uchwałę, to ja mam pewność i biorę odpowiedzialność za to, że uchwała jest przygotowana zgodnie z literą prawa i mogą Państwo nad nią dyskutować. Czasem pojawiają się jakieś wątpliwości, to co dzisiaj Pani Sekretarz prowadziła. No, zamiast zapisu aktu prawa miejscowego umieściliśmy zapis w dzienniku urzędowym. Być może przez niewiedzę, być może po prostu z przyzwyczajenia ktoś taki zapis zrobił i nadzór nam to wytknął. Szanowni Państwo, ja jako wójt nie mogę doprowadzić do sytuacji, że jeżeli nowe prezydium czy uchwały podjęte na sesji 28 byłyby niezgodne z literą prawa, nie mogę na to pozwolić, żebyśmy jako gmina pozostali bez
prezydium, przewodniczącego i tak dalej. To, co pan przewodniczący powiedział, że był jedynym wiceprzewodniczącym, który mógł zwoływać sesję. I jak najbardziej się z tym zgadza. Ja musiałem sprawdzić, czy podjęte uchwały są zasadne. Szanowni Państwo, i organ nadzoru uznał, że wszystkie te uchwały, które były podjęte zarówno 28, jak i 30, są zgodne z prawem. I tutaj się ani tego nie boję powiedzieć, ani nie wstydzę, ani nic z tych rzeczy. Boli mnie jeden fakt, że nadzór nie odniósł się do tych spraw, które tam poruszaliśmy. Bo ja zadałem w kuluarowej rozmowie, dwóch radnych było u mnie w gabinecie, zadałem pytanie, czy powinienem jako wójt gminy obciąć dietę z tytułu nieobecności na komisjach w dniu 28 lipca. Bo szanowni Państwo, wyście rozszerzyli porządek o wybór przewodniczącego i tak dalej, i wiceprzewodniczącego, i to jak najbardziej wszystko tak, ale proszę mi powiedzieć, skąd radni mogli wiedzieć, że będą na przykład posiedzenia komisji, za której nieobecność mają potrącaną dietę. Ja zadałem pytanie wprost i nie może być takiej odpowiedzi, że bo tak mogli zostać na sali. No szanowni Państwo, nie. Jeżeli dana grupa radnych zwolniła się u ówczesnej pani przewodniczącej z obrad, no to szanowni Państwo, zwolnienie się słowne u przewodniczącej jest równoznaczne z akceptacją. Ale pani przewodnicząca też opuściła wtedy, panie wójcie, obrady. To znaczy, nie wiem, to jak to się odbywało? Bo wszyscy wyszli w jednym czasie. Szanowni Państwo, ja tłumaczę tutaj o sprawie związanej z samą procedurą. Państwo dochodźcie tych rzeczy. A dlaczego, a po co, a na co? Ja już wspomniałem, widać kto to napisał i dość... Ja czekałem na spotkanie... Ale to nie jest, panie wójcie, tajemnicą, kto napisał skargę, ale... bo wszyscy są podpisani pod tą skargą. Pani radna, no to nie może być takiej sytuacji, że... No przychodzi radny na komisję i mówi, proszę o przeczytanie, gdyż przychodzę drugi raz na komisję i nie wiem, czego skarga dotyczy. A później w perforze tej całej rozmowy, ja tu szczerze dzisiaj to mogę bronić radnego Sławskiego. Naprawdę nawet go chcę bronić, bo to, co było zawarte w tym piśmie, w to, co było napisane, szanowni Państwo, no okazuje się, że to jest no, w większości mijających się z prawdą. Co więcej, jeżeli mówimy o nieudzieleniu jakiejś pomocy, nieudzieleniu innych rzeczy, to proszę mi powiedzieć, skąd pozostała grupa radnych ma o tym wiedzieć. No. Nawet. No. Jeżeli mówimy słowo, to ja mogę dać słowo przeciwko słowu. Także, szanowni Państwo, jeżeli mówimy o organie kontrolującym, my musimy pilnować zasadności, zgodności z prawem, a nie na zasadzie takiej, że mi się coś podoba, czy mi się nie podoba. Służbowo może mi się to podobać, prywatnie może mi się to nie podobać i mówię jak jest, ale pod względem zasadności prawa to musi być spójne, szanowni Państwo. Jeżeli mówimy o skardze na działanie wójta, to chcę powiedzieć jedną zasadniczą rzecz. To nie jest skarga na moją osobę. Bezpośrednio. Pośrednio mogę powiedzieć, że tak. Tak na chłopski rozum. Ale ogólnie jest to skarga na działanie i pracę moich podwładnych, gdzie ja się z tym zgodzić nie mogę. I szanowni Państwo, nie wiem, kto jest w stanie z tych nawet, co podpisywali tą skargę, spojrzeć prosto w oczy pani, która obsługuje obsługę Rady, gdyż szanowni Państwo, dobrze wiemy, że wielokrotnie musicie pewne rzeczy i poprawiać, i jest jakaś sugestia, inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. A mówienie, że ktoś czegoś nie wykonał, musi mieć potwierdzenie w faktach, szanowni Państwo. Mamy tu dzisiaj też panią radcę. Pani radca też może dwa słowa powiedzieć na ten temat. To nie jest żadną tajemnicą i my tu się nie chcemy ani chronić, ani bronić od jakiejś, nie wiem, zasadności skarg. Bo jeżeli Państwo uważacie, że skarga jest zasadna, to ja bym prosił pozostałych skarżących o przedstawienie swoich jakichś opinii, swoich wniosków, swoich sugestii. Słuchaj, wójcie, no może to nie tak było, ale wypadałoby, żeby to było tak, tak i tak. Bo póki co, szanowni Państwo, to jak słyszycie, wiele tych faktów, po pierwsze, mija się z prawdą, a po drugie, no mija się z przepisami prawa. Tu jest ewidentne wejście, szanowni Państwo, w
kompetencje między organem wykonawczym a uchwałodawczym i między stanowiskami, czy to wójta, czy to przewodniczącego, czy innych osób związanych z radą. Panie wójcie, ja tylko nawiążę do pracownika obsługi rady. W moim odczuciu to pan wójt naraził tutaj właśnie pracownika obsługi rady na te wszystkie nieprzyjemności, które później tego pracownika spotkały. Bo gdyby pan wójt wydał polecenie o tym, żeby pracownik rady zapewnił podczas dalszego procedowania tych naszych uchwał 28 lipca, gdyby wydał pan wójt pracownikowi obsługi rady odpowiednie polecenia i tak samo 29 lipca nie doszłoby nigdy na pewno do takiej sytuacji, żeby wiceprzewodniczący zmuszony był do wydania polecenia służbowego. Bo niezgodnie na pewno z prawem. W innych okolicznościach, panie wójcie, podejrzewam, że nigdy wiceprzewodniczący nie posunąłby się do takich działań. Sytuacja zresztą za chwilę się powtórzyła, bo to samo było z panem informatykiem. Wiem, że pan przewodniczący wystąpił o udostępnienie nagrania z monitoringu i też pan wójt po prostu zabronił udostępnienia tego typu dokumentów, wiedząc już, że pan przewodniczący ma do tego prawo, tak? W momencie, Szanowni kiedy państwo, pracownik odmawia wykonania polecenia. Dlatego proszę nie mówić, że to nasza wina, panie wójcie, że pracownicy ponieśli takie, a nie inne konsekwencje. Nie ponieśliby nigdy tych konsekwencji. Bo ja po prostu widziałam zaangażowanie tego pracownika i ta pani robiła wszystko, co w jej mocy, żeby tę sesję do końca doprowadzić i nie opuściła nas do ostatniej minuty. Dlatego pewnie w innej sytuacji, panie wójcie, do takiej sytuacji by nie doszło. Bardzo się cieszę, że pani to mówi, bo jeżeli mówimy i widzimy, do której godziny nawet pracownik był, to nie wiem, czy radni wiedzą i czy całe prezydium wie, że jest coś takiego jak doba pracownicza. A pracownik chciał, przyszedł, załatwił sprawę pozytywnie i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli mówimy tutaj o sprawach związanych, nie wiem, z moimi poleceniami, no to Szanowni Państwo, pracownik zrobił bardzo dobrze i kto tu mówi o jakichkolwiek konsekwencjach dla pracowników? Szanowni Państwo, jak ja mam zacząć karać pracowników, którzy sumiennie wykonują swoje zadania, no to do czego to doprowadzi? Pracownik wykonywał swoje zadania sumiennie i to, że zgłaszał swoje uwagi odnośnie samej procedury czy wysyłania listów, czy zawiadamiania radnych, to świadczy tylko i wyłącznie o trosce, aby uchwały Rady Gminy czy przebieg sesji przebiegły jak należy. Możemy się, Szanowni Państwo, tutaj na argumenty przepychać. Ja przedstawiam stan prawny i faktyczny, tak jak to było. No jeżeli pozostali radni też się czują tak, no nie wiem, zobligowani do skarżenia mojej osoby w związku z tym, że pewne rzeczy w stosunku do ich osób nie zostały spełnione, to ja czekam tutaj na jakieś sugestie i jakąś dość burzliwą dyskusję. Gdyż wiem, że pracownik obsługi oprócz wysyłania do tych państwa radnych, którzy mają podane maile, wysłane było mailowo, do pozostałych, do wszystkich pozostałych były wykonane telefony i jest też załącznik i notatka służbowa na temat wykonywanych połączeń. Szanowni Państwo, no to nie możemy tutaj mówić, że sugerowanie, że listy nie dojdą i tak dalej, można uważać na jakieś uchybienie. A chcę jeszcze raz to powtórzyć, rozłożenie przez radnych, wiceprzewodniczących czy dzieci radnych, no to nie jest sposobem zwyczajowo przyjętym, ale cieszę się, że to dzisiaj wybrzmiało. Panie wójcie, przepraszam, że przerwię, ale pan wójt mówi, że wystąpił do wojewody z badaniem prawidłowości podjętych uchwał. No przecież pana skardze, bo ja uważam, że to była typowa skarga do wojewody na nasze działanie, jest wytykanie nam wszelkich wad, że tą sesję źle przeprowadzamy, źle uchwalamy, źle komisję skrutacyjną powołujemy. Przecież to była forma skargi, panie wójcie, na nasze działanie. A w życiu, ja się z tym nie zgodzę. Jakby pan wiceprzewodniczący wczytał się w to dość dokładnie i przeczytał i protokół komisji skrutacyjnej, to Szanowni Państwo, sami znajdziecie pewne niuanse, które dzisiaj byście podważyli. Ja sobie na takie rzeczy nie mogę pozwolić i po prostu sobie nie pozwoliłem.
jeżeli mówimy tutaj o uchwałach, gdyż nawet formuła procedowania była dość kontrowersyjna. Szanowni Państwo, jeżeli na sali jest obecnych 8 radnych i karta do głosowania zawiera jedno imię, nazwisko, czy to na wiceprzewodniczącego, czy na przewodniczącego, to Szanowni Państwo, będąc radnym, ja będąc radnym, chcę oddać głos ważny, ale ten kandydat mi się nie podoba. Co mam zaznaczyć? Chcę oddać głos ważny. Państwo wzięli procedurę taką, że można oddać głos ważny na tego kandydata, bądź nieważny w ogóle. Panie wójcie, przepraszam, że przerywam. Nie zostało to podważone przez pana wojewodę. Proszę tu nie opowiadać już takich rzeczy, tylko proszę się odnieść do kolejnych punktów. Do których, panie przewodniczący? No, jeżeli pan chce dalej się wypowiadać, to proszę się wypowiadać, byle na temat, a nie, bo zbyt pan odbiegł od tematu, panie wójcie. No nie odbiegłem, tylko odpowiadam panu radnemu, szanowni państwo, bo to są no, takie ciekawostki, takie sprawy, które nurtują człowieka zasiadającego na stanowisku wójta. No i ja jeszcze raz powtarzam, że wszystko było wykonane zgodnie z prawem. I ja się, panie przewodniczący, z tego powodu bardzo cieszę, gdyż jeżeli by to było wykonane niezgodnie z prawem, to wszystkie następne uchwały, które państwo podejmowali, byłyby w dniu dzisiejszym nieważne, a to są dla nas dość przepraszam bardzo, ale w tym momencie pan wójt jest w błędzie. Pan wójt jest w błędzie, bo proszę się zapoznać z orzeczeniami sądów, że byłyby właśnie ważne uchwały podjęte, nawet gdyby pan wojewoda uchylił w późniejszym terminie wszystkie uchwały, które podjęliśmy odnośnie wybrania prezydium, ale uchwały inne byłyby wszystkie podjęte zgodnie z prawem. Cieszę się, że pan przewodniczący przytacza wyroki sądu, gdyż stało się to w ostatnim czasie bardzo modne. Wyroki niektóre są jeden do drugiego. Niech będę tutaj przedstawiał jakiś kontrargumentów. No, zresztą może w niedługiej przyszłości sami się dowiemy, jak wygląda temat kontrargumentów. Zwracam tylko uwagę na sprawę związaną z całą procedurą i zasadnością. Dość mocno ubolewam nad tym, że na komisji nie było osób, które skarżyły, bo te niejasności może byśmy sobie już wtedy wyjaśnili. A w dniu dzisiejszym jedynie jest temat taki, że mamy godzinę jaką mamy i jest no, sytuacja epidemiologiczna taka jaka jest. Proszę bardzo. Panie wójcie, ja mam tylko takie jedno wyjaśnienie odnośnie tego, że nie byłem na komisji teraz, która była właśnie. Miałem zaproszenie, owszem, czytałem, ale dlaczego nie byłem? Jeżeli wcześniej pani przewodnicząca powołuje takie posiedzenie komisji, przechodzimy wszyscy, którzy się podpisali i pani przewodnicząca wstaje i odczytuje, że dzisiaj komisja się nie odbędzie ze względu na to i na to i na tamto, nie będę więcej mówił. I przyjechałem prawie 13 kilometrów w jedną stronę i z drugiej strony i pocałowałem, jak to się mówi, krzesełko i poszedłem z powrotem. To tak się załatwia? To się powiadamia, że komisja dzisiaj się nie odbędzie, proszę nie przyjeżdżać. A nie, przyjadę. I teraz miałem to samo przyjechać i znowu powiedzieć, że pocałuję krzesełko i pojadę z powrotem do domu? Panie, to tak się załatwia? Panie sprawę? Radny. Jeszcze dalej, panie wójcie, skończę już, bo zaczyna mnie to denerwować taka sprawa. Po drugie, jeżeli 28 była sesja na sali gimnastycznej w szkole, ja wychodziłem kilka razy i kiedy się wyszli pan wójt i radni po prostu z PiS-u, tak powiem, wyszli wszyscy, to jeszcze przez godzinę czasu staliście pod szkołą. I pan wójt mówi, że nie tak to było. Ja tylko tyle mam, tylko tyle zwracam uwagi. Resztę ale ja bym się chciała odnieść do pana radnego, czy ja nie miałam takiego prawa wyjść? Miała pani prawo wyjść. No to dlaczego się pan do tego odnosi? Ale mogła pani stać półtorej godziny pod ale ja się pytam pana radnego, czy ja mogłam wyjść? Dlaczego pani mogła nie no wyjść? To ma pani prawo wyjść. No. To wyszłam, no. Prawda? No dlatego później macie pretensje, no to o to chodzi. Że bez... Ja to mam jeszcze do powiedzenia, jeżeli odnośnie faworyzowania, panie wiceprzewodniczący tu, tak, no to no, jak się to ma do tego, jak był pan przewodniczącym rady i wydawało mi się, że to pan był ulubieńcem pana wójta, to co ja miałam robić, jakieś przewroty w radzie? No wydaje mi się, że to pan był ulubieńcem wtedy, a ja nie czuję się teraz faworyzowana. Czuję się
no teraz, no to już naprawdę źle się czuję w tej Radzie, bo widzę, co robicie. Składacie skargi, składacie wnioski. Sytuacja jest naprawdę ciężka. Zamiast zajmować się pandemią teraz, obecnie, naprawdę ciężka sytuacja w całym kraju i nie tylko. No i co jest teraz? Teraz rozpatrywanie skarg zamiast rozmowa o nauczycielach, którym jest bardzo ciężko, którzy nie wiedzą, jak prowadzić lekcje, jakim programem uczą się tego wszystkiego, zwłaszcza starsi nauczyciele, mają problemy. Ja słuchałam na komisji, co też państwo mówią o ogrodzeniu, które jest 10 lat popsute, którego pan tu tak jako przewodniczący nie widział. Ale ja przecież bardzo, widział bardzo pan. Przepraszam, będą więc, wolne wnioski, pani radna, bardzo jeżeli bym będą prosił, wolne żeby wnioski, pani no ale tutaj tylko się odniosłam do tego, że o czym my mówimy w zakresie faworyzowania radnych. I panie Sławski, który się pan tutaj tak dużo odzywał, ja no muszę się do tego odnieść, ponieważ pan po zakończeniu sesji bardzo niestosownie zachował się do mojej koleżanki, szarpiąc ją za rękaw i stwierdzając, że rządy PiS-u się już skończyły. Proszę pana, jeżeli takie standardy przyjmiemy w tej Radzie, no to bardzo mi przykro. Ja mogłam sama ustąpić, jeżeli państwu tak bardzo zależało i pani Ania Stownicka również by tak zrobiła, wiedząc, co zaczniecie robić. W dobie, powtarzam, pandemii, naprawdę groźnego wirusa, wy zamiast się zajmować sprawami obywateli gminy, to zajmujecie się obecnie tylko tymi stołkami, na które weszliście. I panie Sławski, ja sobie nie życzę, żeby pan mówił, że tak się daje na stołeczku psom. Bo proszę pana, ludzie, którzy są na kwarantannie, z chęcią by przyjęli taki obiad, co pan powiedział, że na sesji, że na stołku dają w plastikowych pojemnikach. Wie pan co? No na pewno zjedliby z chęcią ci, którzy są na kwarantannie, taki obiad na stołeczku. I wszystko teraz robicie, żeby udowodnić społeczeństwu, że pan wójt robi wszystko źle. Nagle się objawiły same problemy. Nic nie robimy, żeby je rozwiązać, tylko się kłócić. No jak się my mamy teraz czuć? Jak my się teraz mamy czuć, jak bez przerwy, że jesteśmy faworyzowani? No jak jestem faworyzowana? Siedzę po tej stronie, pan siedzi po tamtej. Pani radna, ja wejdę w słowo, przepraszam. Pani radna, jeszcze nie. Proszę mi jeszcze jedną rzecz odpowiedzieć, bo pani przytoczyła, że ulubieńcem wójta. W jakim to kontekście? Bo ja nie wiem. No bo w skardze jest, że jesteśmy faworyzowani. No to przepraszam bardzo, jeżeli ja byłam radną kiedyś, pan był przewodniczący i mnie też subiektywnie wydawało się, że to pan jest faworyzowany, to co miałam robić? No to widzi pani może to się miałam to o tym na sesji opowiadać. Ale nie było takich sytuacji. Panie wiceprzewodniczący, no nie bawmy się jak dzieci w piaskownicy. Przez 8 lat byłem przewodniczącym rady, nie było takiej sytuacji. Była integracja. A czy przyszedł była pan rozmawiać ze mną, albo pan Sławski, albo z panią Anią? Czy pani wtedy, jak byłem przewodniczącym, to nie miała żadnych problemów, żeby mi wtedy wytknąć, że jestem ulubieńcem? Pani wtedy nie przeszkadzała? No ale teraz, ale mnie pan teraz to zarzuca. Teraz mi to pan zarzuca. Czyli pani sobie już od razu przypiła dla siebie tą sytuację, tak? Nie proszę czyli pana. Czyli jak się uderzy w stół, to się nożyce odezwą? Nie proszę pana, ale po prostu wydaje mi się, że to jest sytuacja adekwatna do tamtej. No inaczej tego ja nie rozumiem. To jest moje subiektywne, proszę pana, odczucie. Tak jak pana w tej skardze. Panie przewodniczący, można w temacie skargi? Gdyż przypuszczam, że dyskusja tak, w temacie skargi wchodzi na całkowicie inny tor. A tutaj chciałbym się odnieść do tego jeszcze, co pan radny Sarzyński powiedział. Pan Sławski chciał jeszcze zabrać głos, to proszę jeszcze w międzyczasie. Oczywiście w skardze, tak? Panie wójcie, jeśli pan pozwoli, chcę wrócić do tego, co pani radna mi tu zarzuca. Proszę mi udowodnić, w jaki sposób kogoś szarpałem za rękę. Jeszcze nie skończyłem na razie, dopiero zadaję pytania, na które będę czekał na odpowiedź. Drugie jest, proszę panią, jeśli 3 lata posiłki są dostarczane człowiekowi, który jest podopiecznym stołówki,
i dostaje posiłki w, normalnie w plastikowych pudełkach po śmietanie, po serku. To jest to, to ale to pani jadła przez panie tydzień, a nie przez trzy lata, zima, lato. Panie przewodniczący. Też jest człowiek i trzeba go uszanować. Panie przewodniczący. Więc zwróciłem się do pani kierowniczki. Proszę zapanować. Wytłumaczyła, w protokole jest wszystko napisane i dziękuję za to. Ja przepraszam bardzo, panie wójcie, proszę, proszę kontynuować. Tak jest. Szanowni państwo, ja tu tylko na marginesie powiem, że pewnie państwo wiedzą, no a jak nie wiedzą, to teraz się dowiedzą, że my od 23 września mamy już obowiązek emitowania też napisów na obradach naszej sesji i to są dość niemałe pieniądze. Jeszcze nie jest, został wybrany oczywiście ten operator, który będzie to robił, gdyż musimy zapewnić też obsługę dla osób niesłyszących. Także przedłużanie i pewne rzeczy mówienie no jest tutaj nie na miejscu. I też nie chcę bardzo przedłużać. Szanowni państwo, odnośnie zawiadomienia i to, co pan Sarzyński powiedział. No ja też, panie radny, ubolewam na tym, że nie mogłem być na tej pierwszej komisji, ale no, choroba nie wybiera, jak to się mówi. Stało się, jak się stało. Ja no, nie spodziewałem się, że też wyląduję wtedy w szpitalu. Chociaż bardzo różne głosy chodzą, teraz się zastanawiam tylko to, co się dzieje nawet w naszej gminie, szanowni państwo. Ja jeszcze przepraszam, że wejdę w zdanie, panie wójcie. Była taka sytuacja właśnie na tej pierwszej komisji, kiedy pani przewodnicząca zamknęła tą komisję, nie dając możliwości wypowiedzenia się skarżącym radnym, natomiast już na tej drugiej, której pan był, no to mógł się pan swobodnie wypowiadać, natomiast no to troszeczkę to standardy widzę są podwójne stosowane przez panią przewodniczącą. Panie przewodniczący, jakie podwójne standardy? Żadnych podwójnych standardów. To, co przeczytała pani przewodnicząca, no szanowni państwo, no każdy słyszał. Jeżeli tu mówimy, czy komisja się powinna odbyć, czy nie powinna się odbyć, no to szanowni państwo, niestety, ale powinna się odbyć. No, wiemy dobrze, że są też terminy załatwienia sprawy. Niestety, tak się złożyło, jak się złożyło. No, no ja już to powiedziałem, choroba nie wybiera i mi też było to nie na rękę, bo ja tą sprawę chciałem załatwić dość szybko i mieć już to po prostu za sobą, gdyż wiedziałem, że no, znaczna część tej skargi nie ma uzasadnienia, także no, no, trzeba być no, naprawdę no, patrzeć, nie wiem, właśnie na podwójne standardy, żeby do takiej skargi się dość mocno przychylać. Szanowni państwo, no co do wyjścia i tak dalej, no to już przedmówczyni mi powiedziała, no, no pewne osoby mają do czegoś prawo, a nie obowiązki i też nie trzeba mówić albo nawet nie wolno, że co by się nie działo, to radny musi być. Tak, ja się z tym zgadzam, tak powinno to wyglądać, ale też jesteśmy ludźmi, każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje dodatkowe zajęcia, a jeżeli ktoś jest nieobecny, tak jak 30, czy to słusznie, czy niesłusznie, to tego jeszcze nie wiem, to szanowni państwo ma za to potrącone. No i też sobie sami państwo ustalali ten procent potrącenia za nieodbytą sesję i wiecie, że jeżeli nie przyjdę, to mam potrącone ze swojej diety. Także tutaj to nie ma co no, dwóch rzeczy łączyć. Nie wiem, czy jeszcze będą jakieś pytania. Ja z chęcią odpowiem, szanowni państwo. Chcę rozwiać wszystkie wątpliwości, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś coś będzie zarzucał, bo ja już się niestety, ale przyzwyczaiłem do pewnych insynuowań i pewnych jakichś fake newsów, nieprawdziwych informacji. Jeżeli ktoś ma wątpliwości bądź zapytania, to proszę pytać wprost. Jesteśmy nagrywani, to się no, transmituje, później można wyciągać konsekwencje, jeżeli coś jest nie tak. Nie bójmy się mówić o tych sprawach trudnych. Ja na taką debatę jestem gotowy i chętnie na wszystkie te pytania odpowiem. Czy mają państwo radni jakieś pytania do pana wójta? Dobrze, to w takim razie zamykam dyskusję. Dziękuję. Dziękuję. Sugestia, panie przewodniczący, gdyż przy takich długich obradach niestety, ale powinny się odbywać dość częste przerwy, patrząc na pandemię. Tak, a pan także powinien mieć założoną maskę, panie wójcie. Ja tak samo. Dziękuję. Tak, ale mam odległość bardzo dobrą, także dziękuję. Poprosiłem jeszcze raz panią przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, ponieważ żeby tutaj długa dyskusja była, więc proszę, poproszę jeszcze raz o przeczytanie.
jeszcze mam tylko jedną uwagę dla osób skarżących odnośnie wyroków, na które powoływali się radni. Przepraszam, dyskusję już zamknąłem, także teraz już będziemy... Prosiłabym o zastanowienie się o wyłączeniu z głosowania. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały Rady Gminy Bogoria z dnia dzisiejszego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Bogoria. Podstawa prawna. Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działanie wójta gminy Bogoria złożonej przez radnych Marka Marcinkowskiego, Edytę Łutnik, Macieja Tutaka, Zdzisława Sarzyńskiego, Lucjana Sławskiego, Wiesława Barabasza uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Bogoria. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Jeszcze opinie? Tak. Tak, proszę, jeszcze opinie. Uzasadnienie. Uzasadnienie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 października 2020 roku rozpatrywała skargę złożoną przez grupę radnych na działanie wójta gminy Bogoria pana Marcina Adamczyka. Na posiedzeniu komisji wyjaśnienia co do zarzutów poniesionych w skardze złożył wójt gminy Bogoria. Po wysłuchaniu wyjaśnień wójta członkowie komisji większością głosów uznali skargę za bezzasadną, gdyż zarzuty przedstawione w skardze są bezpodstawne. I opinię proszę jeszcze. No tak, ale przewodniczący nie pozwala mi przeczytać, żeby oni byli świadomi, że powinni się wyłączyć z głosowania, ale jeżeli nie, to dobrze. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad zacytowaną uchwałą, projektem uchwały. Barabasz Wiesław. Dubiel Dariusz. Dyduch Patrycja. Lech Bogdan. Marcinkowski Marek przeciw. Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stopnicka Anna, Tutak Maciej, Łutnik Edyta, Piotrowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Ogłaszam 15 minut, zarządzam 15 minut przerwy.
Wznawiam obrady dzisiejszej sesji. Witam ponownie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Panie Przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny na ręce Pana Przewodniczącego o ponowne rozpatrzenie skargi na działanie Pana Wójta i podjęcie na dzisiejszej sesji stosownej uchwały w taki sposób, aby w punkcie 11c, wprowadzając punkt 11d, który utrzymuje brzmienie rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Bogoria, projekt uchwały nr 78 przez 2020 po punkcie 11d dodać punkt 11e w takim samym brzmieniu jak dotychczasowy punkt 11d. I przedstawię może teraz projekt uchwały, wniosek na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy. Niniejszym składamy projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia uchwały na działalność Wójta i prosimy o uznanie skargi grupy radnych za zasadne i uzasadnienie, może pokrótce najważniejsze punkty wyczytam, a później już w toku sesji będzie przedstawione całe uzasadnienie. Stwierdzone zaniedbania polegały na braku zapewnienia należytej obsługi kancelaryjno-biurowej oraz prawnej Rady Gminy oraz zapewnieniu zastępstwa nieobecnego pracownika na stanowisku kierowcy mimo wiedzy wójta o zwołaniu sesji nadzwyczajnej, konieczności zawiadomienia o tej terminie radnych, sołtysu, społeczności lokalnej, zgodnie ze statutem gminy w sposób zwyczajowo przyjęty dotychczas praktykowany w gminie. Zgodnie z paragrafem 27 statutu to właśnie wójt gminy między innymi poprzez swojego pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw obsługi rady czy na stanowisku kierowcy oraz informatyka ma tą obsługę zapewnić, jak również zachowanie wójta jest dla rady gminy nie do przyjęcia również dlatego, że wykorzystując swoje własne uchybienia skierował do wojewody pisma zawierające wnioski o wszczęcie postępowania nadzorczego mające na celu podważenie uchwał Rady Gminy Bogoria podjętych na sesjach Rady Gminy w dniach 28 i 30 lipca bieżącego roku. Wójt zarzucał brak skutecznego zwołania sesji nadzwyczajnej oraz szereg uchybień prawnych, czyli bazował na sytuacjach, które sam niejako sprokurował. No i oczywiście podpis grupy radnych we wniosku i uzasadnieniu. Dziękuję. Na zasadzie artykułu paragrafu 43 na zasadzie artykułu 40, paragrafu 43 statutu gminy Bogoria ustęp 2 poddaję pod dyskusję, zapytam, czy ktoś jest przeciw wprowadzenia do porządku obrad tego projektu uchwały. W takim razie otwieram dyskusję. Najpierw otworzę dyskusję, proszę wyjaśnić. Ja uważam, że w tym momencie nie powinniśmy wprowadzać, bo było przed porządkiem obrad, można było wprowadzić. Jestem przeciw. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Według mnie też nie powinno to być wprowadzane, gdyż rozpatrzenie skargi uchwałę odnośnie rozpatrzenia tej skargi wnosi komisja i taka uchwała została przez komisję wypracowana i ona powinna być tylko i wyłącznie procedowana na tej sesji. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pani sekretarz, proszę bardzo. Czyli teraz są pytania, jeszcze nie ma. Zamykam dyskusję w takim razie i poddaję wniosek formalny w związku z, przechodzimy teraz do głosowania w związku ze zgłoszeniem wniosku formalnego przez część radnych o zmianę porządku obrad, tak aby
po punkcie 11c wprowadzić punkt 11d, który otrzymuje brzmienie: rozpatrzenie skargi na działanie wójta gminy Bogoria, projekt uchwały to będzie 78/2020. Po punkcie 11d dodać punkt 11e o takim samym brzmieniu jak dotychczasowy punkt 11d. Będziemy teraz głosować nad wprowadzeniem do porządku obrad tego projektu uchwały i tego punktu. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Dyduch Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Grzegorz Snopek, Stopnicka Anna, Tutak Maciej, Łutnik Edyta, Wyżykowska Jolanta, Krzysztof Zieliński. Stwierdzam, że punkt 11D został wprowadzony do porządku obrad. Chodzi o, w związku ze zgłoszeniem wniosku formalnego przez pana radnego o zmianę porządku obrad, tak aby po punkcie 11c wprowadzić punkt 11d, który otrzymuje brzmienie: rozpatrzenie skargi na działanie wójta gminy Bogoria, projekt uchwały nr 78/2020. Po punkcie 11d dodać punkt 11e o takim samym brzmieniu jak dotychczasowy punkt 11d. Tym samym został wprowadzony do porządku obrad. Odczytam teraz porządek obrad od punktu 11, który jeszcze nie został zrealizowany. Punkt 11a. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032. Projekt numer 74/2020 po zmianach. Punkt 11b. Zmian budżetu na rok 2020. Projekt numer 75/2020 po zmianach. C. Rozpatrzenie skargi na działanie wójta gminy Bogoria. Projekt numer 76/2020. Punkt 11d. Rozpatrzenie skargi na działanie wójta gminy Bogoria. Projekt numer 78/2020. Punkt E. Zmiany uchwały numer 23/240/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 września 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria. Projekt numer 77/2020. Punkt 12. Wolne wnioski i informacje. 13. Zamknięcie obrad sesji. Przechodzimy teraz do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Dyduch Patrycja, Lech Bogdan. Głośniej proszę. Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Grzegorz Snopek, Stopnicka Anna, Tutak Maciej, Łutnik Edyta, Wyżykowska Jolanta, stwierdzam, że porządek obrad po zmianach został przyjęty. Przechodzimy w takim razie do punktu 11d. Rozpatrzenie skargi na działanie wójta gminy Bogoria, projekt numer 78/2020. Otwieram dyskusję. Proszę. Wcześniej nie została mi pozwolona na dokończyć wypowiedzi odnośnie informacji dla osób skarżących. 28 lipca 2020 roku część radnych powoływała się na wyrok Sądu Administracyjnego w Kielcach, sygnatura 2S AK 820/13 oraz
z wyroku NSA sygnatura 2 OSK 1865/09 odnośnie wyłączenia się z głosowania osób zainteresowanych. Tak samo wyrok WFA w Łodzi 3SAEUD 1121/15. Tak jak zgodnie z artykułem 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, radny nie może brać udziału w głosowaniu radzie oraz w komisji, jeżeli dotyczy ona jego interesu prawnego. Artykuł 25a ustawy zabrania radnemu brać udział w głosowaniu w radzie lub w komisji, jeżeli głosowanie to dotyczy jego interesu prawnego. Oczywistym jest, że interes prawny ma swoje źródło w prawie materialnym, jednakże to nie oznacza, że nie może ono również wynikać z przepisów o innym charakterze. Jeśli idzie o radnego, jego prawa i obowiązki, interes ten będzie miał źródło niewątpliwie w przepisach regulujących ustrój samorządu terytorialnego. Z mojej strony tyle. Dziękuję. Dziękuję i tutaj w tym momencie się z panią nie zgadzam, bo to nie dotyczy akurat skarżących radnych. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Wobec tego zamykam dyskusję i przejdę do odczytania projektu uchwały nr 78 w całości wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały nr 78 Rady Gminy Bogoria w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Bogoria. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami, i artykuł 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, to jest dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 256 ze zmianami, w związku z paragrafem 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków, dziennik ustaw numer 5, pozycja 46. Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działanie wójta gminy Bogoria złożonej przez radnych Marka Marcinkowskiego, Edytę Utnik, Macieja Tutaka, Zdzisława Saszyńskiego, Lucjana Sławskiego i Wiesława Barabasza, uznaje się skargę za zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązać wójta gminy Bogoria do podjęcia działań organizacyjnych i prawnych mających na celu sprawne doręczenie przez pracowników Urzędu Gminy zawiadomień uprawnionym o sesji gminy zwyczajnej, nadzwyczajnej oraz zamieszczenie informacji o sesji dla mieszkańców gminy na stronie internetowej urzędu oraz w mediach społecznościowych w sposób zapewniający skuteczność i terminowość zawiadomienia, jak również zapewnienia obsługi prawnej na sesji Rady Gminy w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez przewodniczącego Rady Gminy oraz przedłożenia informacji Radzie Gminy o przyjętych rozwiązaniach w terminie 7 dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Bogoria. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 78/2020. Skargą datowaną na dzień 21 sierpnia 2020 roku grupa radnych wymienionych w uchwale zarzuciła wójtowi gminy Bogoria, panu Marcinowi Adamczykowi, szereg nieprawidłowości w pracy urzędu. Odwołując się do treści paragrafu 27 statutu gminy Bogoria, który stanowi: wójt obowiązany jest udzielić radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. Do skargi radni dołączyli dokumentację na uzasadnienie swych racji, to jest notatkę służbową Marka Marcinkowskiego z dnia 29 lipca 2020 roku, polecenie służbowego na piśmie wiceprzewodniczącego Rady Gminy z dnia 29 lipca 2020 roku, notatkę służbową pani Moniki Pyzy z dnia 29 lipca 2020 roku. Komisja Skargi Wniosków zbadała sprawę, wyjaśnienia złożył również wójt gminy Bogoria, w których odniósł się do podniesionych w skardze kwestii.
Mając na uwadze argumenty obu stron, materiały zgromadzone w toku postępowania przed Komisją Skargi Wniosków oraz argumentację na sesji Rady Gminy w ramach dyskusji nad projektem niniejszej uchwały, skargę radnych należało uznać za uzasadnioną. Stwierdzone zaniedbania polegały na braku zapewnienia należytej obsługi kancelaryjno-biurowej oraz prawnej Rady Gminy oraz niezapewnieniu zastępstwa nieobecnego pracownika na stanowisku kierowcy mimo wiedzy wójta o zwołaniu sesji nadzwyczajnej i konieczności zawiadomienia jej o jej terminie radnych sołtysów i społeczności lokalnej. Zgodnie ze statutem gminy w sposób zwyczajowo przyjęty, dotychczas praktykowany w gminie. Zgodnie z paragrafem 27 statutu to właśnie wójt gminy między innymi poprzez swojego pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw obsługi rady czy na stanowisku kierowcy oraz informatyka ma tę obsługę zapewnić. W konsekwencji zaniedbań wójta doszło do ryzyka dezorganizacji pracy Rady Gminy, czego udało się uniknąć tylko ze względu na postawę samych radnych, którzy faktycznie zrealizowali obowiązki ciążące na urzędzie i między innymi zawiadomienia na sesję nadzwyczajną, której termin został wskazany na dzień 30 lipca 2020 roku, doręczali osobiście w ramach swojego czasu prywatnego przy wykorzystaniu własnych środków technicznych. Wójt bez żadnych obiektywnych przyczyn nie wydał informatykowi polecenia, aby zamieścił na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria oraz na stronie Facebook Gminy Bogoria zawiadomienia o zwołaniu i terminie sesji nadzwyczajnej, mimo że brak było w gminie, że tak było w gminie praktykowane informowanie mieszkańców o obradach Rady Gminy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której wójt jest nieobecny w urzędzie, a zarazem nieobecni są jego podwładni, którzy winni zapewnić pod względem technicznym i organizacyjnym sprawne działanie Rady Gminy, która jako taka nie ma własnego zaplecza organizacyjnego, a musi opierać się na zasobach Urzędu Gminy, którego kierownikiem jest wójt. Stanowi to rażące naruszenie paragrafu 27 Statutu Gminy Bogoria. Kolejnym uchybieniem w działaniach wójta jest niezapewnienie w dniu 28 lipca 2020 roku oraz w dniu 30 lipca 2020 roku obsługi prawnej w osobie radcy prawnego, który podobnie jak wójt bez żadnego wyjaśnienia opuścił sesję rady mimo dostrzeżonych trudności w procedowaniu nad projektami uchwał włączonymi do porządku obrad, a mającymi kluczowe znaczenie z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania Rady Gminy. Chodziło w tym wypadku o prawidłowe przeprowadzenie procedury odwołania przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Rady z inicjatywy i za aprobatą kwalifikowanej większości radnych i powołania w miejsce odwołanych osób nowych członków Prezydium Rady. Wójt zdawał sobie sprawę, że takie projekty będą procedowane, a mimo to sam opuścił sesję i nie zapewnił obecności radcy prawnego na części sesji oraz na sesji nadzwyczajnej, na której były procedowane przedmiotowe projekty. Zachowanie wójta jest dla Rady Gminy nie do przyjęcia. Również dlatego, że wykorzystując swoje własne uchybienia skierował do wojewody pisma zawierające wnioski o wszczęciu postępowania nadzorczego mające na celu podważenie uchwał Rady Gminy Bogoria podjętych na sesjach Rady Gminy w dniach 28 i 30 lipca bieżącego roku, między innymi o odwołaniu przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Wójt zarzucał brak skutecznego zwołania sesji i nadzwyczajnej oraz szereg uchybień prawnych, czyli bazował na sytuacjach, które sam niejako sprokurował. Mając na uwadze stanowisko wójta, który nie potrafi przekonująco wyjaśnić zaistniałej sytuacji, materiały zgromadzone przez Komisję Skargi Wniosków oraz argumenty radnych podniesione w dyskusji na sesji Rady Gminy, skargę należało uznać za uzasadnioną. Jednocześnie celowe jest zobowiązanie wójta do podjęcia środków zaradczych, o których mowa w paragrafie drugim uchwały, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Podpisali Maciej Tuta, Gryta Łutnik, Marek Marcinkowski, Dariusz Dowiel, Sarzyński, Sławski, Lucjan i Barabasz Wiesław. Tak? No,
Przechodzimy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały, który odczytałem wraz z uzasadnieniem. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Dyduch Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Grzegorz Snopek, Stopnicka Anna, Tutak Maciej, Utnik Edyta, Wyżykowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dotycząca rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Bogoria, projekt nr 78 /2020. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu E. Zmiany uchwały nr 23 /240 /2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 września 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę Bogoria. Projekt nr 77 /2020. Projekt nr 77 /2020 uchwały Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2020 roku uchwały nr 23 /240 /2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 września 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria. Podstawa prawna. Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje. Paragraf 1. Paragraf 5 uchwały nr 23.240.2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22.09.2020 roku w sprawie przyjęcia gminnych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria otrzymuje brzmienie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bogoria. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania jakieś? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Opinia komisji? Niepotrzebna. W takim razie przechodzimy do głosowania nad zacytowanym projektem uchwały. Barabasz Wiesław, Dubiel Dariusz, Dyduch Patrycja, Lech Bogdan, Marcinkowski Marek za, Piotrowska Jolanta, Sarzyński Zdzisław, Sikora Danuta, Sławski Lucjan, Snopek Grzegorz, Stopnicka Anna, Tutak Maciej, Utnik Edyta, Wyżykowska Jolanta, Zieliński Krzysztof. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu 12. Wolne wnioski i informacje. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Zacznę od początku. Chciałam Państwu przedstawić realizację projektu, gdyż jako realizator takiego działania mam obowiązek informować radnych o postępach w jego realizacji. Projekt, gdzie gmina Bogoria jest jedną z sześciu gmin województwa świętokrzyskiego zakwalifikowanych do jego realizacji. Projekt realizowany przez Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z partnerami, ośrodkami polityk społecznych w Białymstoku, Kielcach, Lublinie i z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
projekt pod nazwą Liderzy Kooperacji ma na celu wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich. W ramach realizacji tego projektu powstał zespół kooperacji, w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji z terenu gminy Bogoria oraz z terenu powiatu. Rozumiem, że Państwo dostaliście tą informację, więc nie będę czytać tu tych instytucji, które wchodzą. Jest ich 10, jak dobrze pamiętam. W ramach realizacji projektu odbyły się 3 warsztaty diagnostyczne, na które byli zapraszani mieszkańcy gminy Bogoria. Członkowie zespołu uczestniczyli w spotkaniach w ramach szkoły kooperacji, czyli w szkoleniach. Do testowania modelu zaproszono 13 osób. Ta grupa nadal jest rekrutowana do maksymalnej grupy 20 osób. Odbyły się spotkania zespołu kooperacji, w których uczestniczył również superwizor. 6 takich spotkań odbyło się w 2019 roku. Z 6 zaplanowanych w okresie od stycznia do czerwca odbyło się 4, z tym, że 2 telespotkania ze względu na sytuację w kraju, a w okresie od października, od lipca do października odbyły się kolejne 4. Odbyła się wizyta studyjna w województwie podkarpackim, gdzie wziął udział jeden z członków zespołu kooperacji. Członkowie zespołu, animator gminny, powiatowy, doradca projektu oraz superwizor utrzymują stały kontakt, jeżeli chodzi o realizację projektu. Przygotowana została lista usług i aktywności powiatowa i gminna, która na bieżąco była weryfikowana. Został przygotowany również projekt socjalny, z którego część była zrealizowana w 2019 roku. Pozostała do zrealizowania w bieżącym roku część, została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski i jest w trakcie realizacji. Realizacja tego projektu potrwa do 20 grudnia. I tak jak powiedziałam, próbujemy zrekrutować jeszcze kilka osób niepełnosprawnych, starszych spośród mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tym projekcie socjalnym. Z zadań, które zostały nam do zrealizowania, trudno powiedzieć, czy nam się to uda, ale mam nadzieję, że tak. Będą spotkania z terapeutą zajęciowym, jedno plenerowe spotkanie na miejscu, na terenie gminy Bogoria oczywiście, spotkania z rehabilitantem w miejscu zamieszkania. Te osoby będą mieć możliwość korzystania z takich usług. Oczywiście w zależności od potrzeb. Oprócz tego mamy jeszcze zaplanowane spotkania z wizażystą, fryzjerem, też w zależności od potrzeb i chęci osób zakwalifikowanych do projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto chce zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, zajmujecie się tutaj bardzo ważnymi sprawami, jak słyszę już na kolejnej sesji. A ja pozwolę sobie równie ważnej w mojej ocenie powiedzieć i poruszyć ten temat, a może nawet ważniejszej, dlatego że zmieniającej życie mieszkańców naszej gminy na dziesięciolecia, a konkretnie na 29 lat. Mówię oczywiście o budowanej fermie wiatrowej, tak zwanej fermie wiatrowej. Jak Państwo wiecie,
Zmiany, które zostały wprowadzone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w dniu 26 listopada 2015 roku, czyli już wiele lat temu, pozwoliły na konkretną lokalizację fermy wiatrowej w konkretnych miejscach, które jak wiecie to są takie jak Malkowice, Czeber, Gorzków, Przyborowice, Szczeglice, Wysoki Duże, Pęcławice Górne i Witowice. I tak jak powiedziałem, to był stan na rok 2015, kiedy też inwestor uzyskał zezwolenie na budowę tych, mówiąc potocznie i kolokwialnie, wiatraków. Ale sytuacja się zmieniła już w 2016 roku, kiedy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wprowadził na mocy ustawy z 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zapis, który mówi, że odległość od wiatraka, to jest, gdzie można ewentualnie podjąć działania związane na przykład z budową domu czy remontem domu z funkcją rozszerzenia o rozbudowę tego domu, to jest dziesięciokrotność wysokości masztu plus to śmigło, które tam będzie zamontowane. I w przypadku wiatraków, które tutaj będą u nas w gminie budowane, to jest właśnie 1700 metrów. W 2015 to było 500 metrów, więc sytuacja uległa zdecydowanej zmianie. I obecnie, zgodnie z nowymi przepisami, czyli z tą ustawą z 2016 roku, zakres oddziaływania fermy wiatrowej, a konkretnie tych poszczególnych masztów, jest następująca i obejmuje takie miejscowości jak, oprócz tych, które wymieniłem, tam gdzie jest budowane są te wiatraki. Wola Kiełczyńska, Kiełczyna, Miłoszowice, Malkowice, Wierzbka, Grzybów, Mała Wieś, Wysoki Średnie, Wysoki Małe, Zagorzyce, Moszyny, Podlesie, Kolonia Pęcławice, Kolonia Pęcławska, Wagnerówka, Witowice Józefów, Pełczyce, Jurkowice i Bogoria. Więc jak Państwo widzicie, w zasadzie 70% terenu gminy Bogoria będzie w zakresie oddziaływania tej fermy wiatrowej. Co się z tym wiąże? No bardzo dużo się wiąże, dlatego że oprócz tych oddziaływań bardzo negatywnych związanych z oddziaływaniem na życie i zdrowie, takich jak w literaturze jest napisane, depresja, nerwice, bezsenność, choroby serca, uszkodzenie płodu w przypadku kobiet, które mieszkają w pobliżu tych wiatraków. To oczywiście jest też oddziaływanie negatywne na środowisko naturalne, ale to już w tej chwili pominę, żeby Państwa nie zanudzać, bo to można doczytać. Natomiast jest też bardzo poważna sytuacja związana z oddziaływaniem na własność prywatną. Tak jak powiedziałem, w odległości 1700 metrów od poszczególnych wiatraków nikt nie będzie mógł wystąpić do urzędu gminy, ale nie uzyska zgody na przekształcenie działki rolnej na budowlaną, a tym samym nie będzie mógł wybudować domu czy sprzedać tej działki jako budowlanej. To jest bardzo ogromne ograniczenie, dlatego że jak Państwo popatrzycie przez ilość miejscowości, a tym samym ilość osób mieszkających na tym terenie, no to dotyczy to kilku tysięcy osób w gminie Bogoria. I dlatego właśnie powiedziałem, że ta sprawa wydaje się być chyba najważniejszą teraz dla naszej gminy. Pytanie oczywiście jest takie, czy cokolwiek można zrobić, żeby tą budowę tych wiatraków, nie wiem, powstrzymać, zatrzymać, uniemożliwić. Obawiam się, że nie można. Ale przynajmniej
trzeba w mojej ocenie mieszkańcom gminy przekazać jasną informację, co w najbliższym czasie wszystkich nas, którzy tu mieszkamy, czeka. Bo nie czeka nas nic dobrego. I pewnie już w przyszłym roku, w okolicach lutego, marca, bo ta inwestycja musi się zakończyć, żeby się zakończyła, do lipca przyszłego roku. No to pewnie wszyscy się już przekonamy, z czym to się wiąże. Drodzy Państwo, jest jedna ważna rzecz, którą prosiłbym, żeby Urząd Gminy albo potwierdził, albo zdementował, bo jest ona bardzo istotna dla mieszkańców. Chodzi o odszkodowania. Odszkodowania między innymi za utratę wartości nieruchomości, które się znajdą, już się w zasadzie znajdują, w zakresie oddziaływania tej fermy wiatrowej. Jeżeli przyjąć, że i to też myślę, że to jest rola Urzędu Gminy, żeby to, że tak powiem, przeprocedował i sprawdził, czy mówimy o zmianie miejscowego planu zagospodarowania poczynionego 26 listopada 2015 roku, czy być może w 2016 roku, bo też była kolejna zmiana. Ale wszystko wskazuje na to, że mówimy o roku 2015, konkretnie o 26 listopada, kiedy została podjęta uchwała z 14-dniowym uprawomocnieniem się tejże uchwały. Dlaczego to jest istotne? No dlatego, że zgodnie z artykułem 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest zapis, który mówi, że do 5 lat od wprowadzenia zmian, które powodują szkody, no na przykład w imieniu poszczególnych mieszkańców, można wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy o odszkodowanie. Więc myślę, a nawet jestem przekonany, że powinniście Państwo tą sprawą się zająć i ustalić, czy mieszkańcy naszej gminy mają jeszcze no w zasadzie kilkanaście czy kilkadziesiąt dni, żeby podjąć takie działania i takie decyzje, czy może trochę dłużej. No bo uważam, że jest to niezbędne, konieczne i uczciwe w stosunku do mieszkańców, żeby ich jasno poinformować o tych możliwościach albo braku możliwości. Oczywiście uzyskanie odszkodowania nie będzie ani proste, ani łatwe, bo trzeba sobie zdać pewnie sprawę z tego i wszyscy o tym wiemy, że Urząd Gminy raczej niechętnie będzie chciał wypłacić jakiekolwiek odszkodowania, no ale mieszkańcy powinni mieć tego świadomość, czy mogą, czy nie mogą, czy mogą się starać, czy nie mogą i no po prostu mówię o tym dlatego, żeby się nie okazało, że za kilkanaście, kilkadziesiąt dni takiej możliwości już nie będzie, no, zgodnie z tym, że upłynie termin, który przysługiwał do złożenia takiego wniosku. W zasadzie to tyle, o czym chciałem powiedzieć. No licząc na to oczywiście, że Państwo jako radni no, postanowicie i zajmiecie się tym tematem, żeby ewentualnie zastanowić się, czy podjąć jakieś działania, czy te wiatraki, mówiąc kolokwialnie, ta ferma wiatrowa jest w ogóle nam tutaj potrzebna do czegokolwiek. Bo z tego co wiem, wpływy do Urzędu Gminy będą niewielkie z tego tytułu. Bo kiedyś było tak, że gminy uzyskiwały z tego tytułu dochód na wysokości chyba 2% wartości tej inwestycji, a obecnie przepisy się zmieniły i chyba wygląda to w ten sposób, że gmina może liczyć na zdecydowanie mniejsze pieniądze z tego tytułu. Przy jednoczesnym utracie możliwości przekształcenia działek, budowy domów, czyli wpływów z podatków od mieszkańców, którzy budując, przekształcając działki czy budując, oczywiście wnosiliby większe podatki do kasy gminnej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Przepraszam, czy Pan Wójt może jest na korytarzu? Może Pan Wójt zabrałby głos w tej sprawie?
To może pani sekretarz się wypowie w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Ja bardzo przepraszam, tylko żebyście mnie Państwo dobrze zrozumieli. Ja jako ja nie oczekuję żadnych odpowiedzi od urzędu. Ja raczej oczekiwałbym takiej informacji dla mieszkańców, jak sytuacja wygląda z tymi wiatrakami, żeby wszyscy wiedzieli, bo ja przyznam się szczerze, chociaż może nie powinien o tym mówić, że ja dosyć niedawno się zorientowałem, z czym mamy do czynienia tak naprawdę. No bo kiedyś się mówiło wiele lat temu o tym, że będzie taka ferma budowana, później to wszystko jakoś, że tak powiem, umarło śmiercią naturalną. No i teraz się okazało, że mamy budowę potężnych obiektów, bo to są wiatraki, które będą mieć po 170 metrów wysokości. One będą widoczne zewsząd i wszystko wskazuje na to, z tego co czytałem, rozmawiałem, dowiadywałem się, że będą bardzo uciążliwe dla mieszkańców. To będzie uciążliwy jakiś tam szum tych turbin i to słyszalny bardzo wyraźnie. Wpływ na, oczywiście wpływ negatywny na zdrowie mieszkańców. Obawiam się tylko, że nawet przy najszczerszych chęciach nic się już teraz nie da zrobić. I to jest najgorsze. No ale z drugiej strony uważam, że mieszkańcy nie powinni żyć w nieświadomości i nagle, żeby nie okazało się, że ktoś w przyszłym roku na początku, jak już będzie ten wiatrak stał, nagle wszyscy mają pretensje, czy też nie wiedzą, co z tym zrobić. Myślę, że jest jeszcze parę miesięcy, chociaż patrząc by przez pryzmat tych odszkodowań, żeby ludziom dać możliwość jakiegoś wyboru. I to jest tylko taka moja intencja i dzisiaj chęć wypowiedzenia się. Natomiast ja osobiście nie oczekuję żadnych pisemnych do mnie odpowiedzi. Raczej prosiłbym, żebyście się Państwo zastanowili, czy nie zająć się tym tematem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Pani Sekretarz, może taką informację może by mogła być na stronie gminy, żeby mieszkańcy wiedzieli właśnie o tym, co to znaczy, na tutaj pewno rozeznamy, jak wygląda sytuacja, bo ja w tym momencie to nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy zająć jakiegokolwiek stanowiska, bo po prostu nigdy nie zajmowałam się tym, żeby dowiedzieć się, czy mieszkańcy mogą otrzymać odszkodowania, czy nie, ale na pewno nie zostawimy tej sprawy bez rozeznania. Rozeznamy najlepiej, jak będzie możliwe i jeżeli będzie taka możliwość, rzeczywiście mieszkańcy zostaną poinformowani o tym. Także dziękujemy panu, panie Robercie, za cenne uwagi. Także na pewno też temu się będziemy przyglądali. Dla dobra mieszkańców będziemy tu wspólnie obradować. Nawiązując właśnie do tego, co tu pan powiedział, szkoda, że nie ma pana wójta, ponieważ jeżeli chodzi o tą farmę wiatrową, to są cały czas problemy, bodajże już nie wiem, od 2 miesięcy wtedy, kiedy prace się rozpoczęły. Do nas zwracali się mieszkańcy między innymi z Gorzkowa i byliśmy tutaj z prezydium rady w Wysokach Średnich, ponieważ tam jest taka sama sytuacja. Tam sprawa tyczy się nieprawidłowości w związku z zajętymi gruntami. I z tego co wiem, to mieszkańcy zwracali się tu z pismem do pana wójta urzędu gminy i niestety do tej pory nie uzyskali chyba żadnej informacji. Oni nie wiedzą, co mają zrobić, tak naprawdę zostali pozostawieni sami sobie, bo co się okazuje, że umowa była inna, natomiast w momencie teraz już tych konkretnych działań okazuje się, że wchodzi się ludziom w grunty. Oni nie wiedzą, co z tym mają zrobić, gdzie się mają udać, zwracają się do nas z pytaniami. My na tyle, na ile mogliśmy im pomóc, na tyle wskazaliśmy im miejsce, gdzie ewentualnie są osoby, z którymi mogą rozmawiać, ale wiem, że mają wiele problemów z odzyskaniem na przykład odszkodowań, bo się okazuje, że grunty wykupione były po lewej stronie, tak jak to było na przykład w Gorzkowie, natomiast
inwestycja została przesunięta, budowa drogi została przesunięta całkowicie na stronę prawą. I oni no, mają problem, gdzie dochodzić swoich praw. Także z mojej strony też taka sugestia, żeby ktoś z urzędu po prostu pomógł tym ludziom i przyjrzał się temu problemowi, ponieważ problem ma naprawdę wiele rodzin z terenu naszej gminy. Dziękuję. Ja w imieniu swoim i mieszkańców sołectwa Grzybów pragnę podziękować za poszerzenie drogi tego chodnika na terenie naszej miejscowości. Panu staroście, dyrektorowi rejonu drugi kierownikowi, radnemu powiatowemu Jerzemu Chudemu. Serdecznie dziękuję. Pan wójt wcześniej tu mówił, że wszystkich trzeba zapraszać. Jadąc ze starostwa przyjechałem do gminy, żeby pana wójta zaprosić za 2 dni, mieli przyjechać to wszystko uzgadniać. Pana wójta nie zastałem, przyjechałem następnego dnia, zwyciężyłem pół dnia. No dostałem się. No i zapraszam pana wójta. Przy tym była zastępca wójta i pani sekretarz. Pan wójt od razu odmówił, że raczej nie będzie, bo nie dysponuje czasem. No to ja proszę, no to pani zastępca albo pani sekretarz, żeby podjechali na godzinę 11. No i tak się stało, jak się stało. Pojawili się dopiero na sesji zdjęciowej 27 września, jak się nie mylę. Jak był odbiór, zrobili zdjęcia i odjechali. A dla mnie to było przykre, bo ja jako sołtys chodziłem za wszystkim. Rada Sołecka, nawet nikt mnie nie powiadomił, że jest odbiór i taka sprawa. Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie do pani sekretarz. Plac zabaw w Wysokach Dużych. Kiedy ruszy i właśnie pytają mieszkańcy. Dziękuję. Ja bym chciał podziękować panu wójtowi. Mam nadzieję, że będzie nas oglądał. Panie wójcie, w moim imieniu chciałbym podziękować panu i panu staroście oraz radnym powiatowym i gminnym za pomoc w realizacji budowy pobocza w Moszynach. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa by chciał jeszcze zabrać głos? Znaczy, drodzy państwo, no szkoda, że znowu pana wójta nie ma na wolnych wnioskach. Przecież mówił, że będzie uczestniczył, by chętnie podyskutował. Także no, jest szereg pytań, ale tak naprawdę to nie mamy komu znowu zadać. Także koło się zamyka i prosimy, apelujemy, bo na pewno pan wójt nas ogląda teraz tam online. Proszę uczestniczyć w sesji do końca. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos państwa jeszcze? Jeżeli nie, w takim razie zamykam dzisiejszą sesję Rady Gminy w Bogorii. Dziękuję państwu za przybycie.